Dzień dobry Państwu. Witamy podczas 35. już Forum Rozwoju Lokalnego, a 5. forum poświęconym przygotowaniom do WUF-11 w Katowicach, które za kilkanaście dni rozpocznie się właśnie w Katowicach. Dzisiejsze Forum Rozwoju Lokalnego będzie poświęcone wdrażaniu światowych celów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. Ja, Zdzisław Czucha, jako doradca Związku Miast Polskich, Ola kolega Aldo Vargas-Etmajer z kontaktowej Urbact tak przy Związku Miast Polskich. Będziemy starali się Państwu zamoderować dzisiejsze spotkanie. Nad stroną techniczną czuwają nasi zacni koledzy, pan Krzysztof Paczyński i Łukasz Kozak. Też zachęcamy wszystkich do śledzenia naszego Forum Rozwoju Lokalnego, ale też wszystkich, którzy z konieczności korzystają z języka migowego, który także na który także będzie tłumaczone nasze spotkanie. Zachęcamy także do dyskusji, zadawania pytań na czacie. To jest stały element naszych forów rozwoju lokalnego. Tutaj chciałem przerzucić. Sekundeczkę. Gospodarzami naszego forum są dzisiaj pani minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pan burmistrz Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa oraz dyrektor Biura Związku Miast Polskich, pan Andrzej Porawski. Prelegentami będą pani Stina Hajkila, z ekspertka programu Urbact, pan Pedro Bizarro z Rady Gminy Regionów Europy, pani Maria Andrzejewska z Centrum UNEP GRIP w Warszawie, pani wiceburmistrz Dzierżoniowa, pani Dorota Pieszczuch oraz pan Artur Zieliński, zastępca burmistrza miasta Rawicz. Będą z nami także panowie z Rawicza oraz pani Katarzyna Szymczak-Pomianowska z Urzędu Miasta Wrocławia i pani Małgorzata Głogowska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Może o programie. Tak. Jeśli chodzi o program, nasz program będzie podzielony na dwa bloki. W pierwszym bloku będziemy mówić najpierw o projekcie Urbact Globalne Cele dla Miast i ogólnie będzie ten projekt omówiony. Następnie zostaną przedstawione ramy referencyjne dla zrównoważonych miast. Te dwa wystąpienia są w języku angielskim, ale zrobiliśmy tłumaczenie na język polski. Będzie to tłumaczenie na żywo. A następnie pani Maria Andrzejewska z Centrum UNEP GRID w Warszawie. To jest pierwszy blok naszego spotkania. W drugim bloku zapoznamy się z doświadczeniami m.in. Dzierżoniowa, Rawicza oraz Płocka. I na koniec wystąpienie miasta Wrocławia, które opowie o swoich doświadczeniach z przystąpieniem do misji europejskich oraz propozycje Krajowego Punktu Kontaktowego, jeśli chodzi o program Horyzont dla miast. Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości. To wyzwanie i hasło, główne hasło forum w Katowicach. Pod takim hasłem będziemy prowadzili ożywioną dyskusję na temat wyzwań, przed którymi stoją światowe miasta. O otwarcie naszej konferencji chciałbym prosić panią minister Małgorzatę Jarosińską-Jedynak, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Bardzo prosimy pani minister. Pani minister jest z nami zdalnie. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa i otworzyć kolejne już seminarium z cyklu Przygotowanie miast do WUF-11. Dzisiejsze seminarium poświęcone będzie wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju ONZ, tak zwanych SDGs na poziomie lokalnym. Biorąc pod uwagę rozpoczynającą się nową perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz możliwości inwestycyjne stojące przed miastami, jesteśmy w dobrym momencie na wprowadzanie zmian zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju. Agenda 2030 Narodów Zjednoczonych podkreśla potrzebę integracyjnej i umiejscowionej realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Należy przez to rozumieć proces prowadzący do osiągnięcia tych celów
również na poziomie lokalnym. Realizacja SDGs odnosi się zarówno do tego, w jaki sposób władze lokalne i regionalne mogą przyczynić się do ogólnego osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju poprzez działania oddolne, jak i do tego, w jaki sposób SDGs mogą zapewnić ramy dla lokalnych polityk rozwoju. Wsparciu w realizacji SDGs na poziomie lokalnym służą także różne programy i projekty kierowane bezpośrednio do obszarów miejskich, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym. Warto podkreślić tutaj program Europejskiej Współpracy Terytorialnej skierowany dla miast pod nazwą URBACT, który zaproponował powstanie sieci pilotażowej wspierającej miasta zainteresowane wdrażaniem celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Z dumą mogę powiedzieć, że wśród miast partnerów tej sieci znajduje się również jedno polskie miasto – Dzierżoniów. Ponadto dziedzictwem odbywającej się już w tym miesiącu 11. sesji Światowego Forum Miejskiego oraz okazją dla polskich miast do głębszego wdrażania SDGs będzie plan działań dla miast, opracowany we współpracy Ministerstwa, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, wspólnie z miastami. Plan działań dla miast jest polską odpowiedzią na wyzwania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. Dokument zostanie ogłoszony i podpisany podczas WF11 w Katowicach. W otwartym naborze do planu działań dla miast wzięło udział ponad 100 miast, które zadeklarowały, że chcą wykonać konkretne działania na rzecz jednego z celów zrównoważonego rozwoju. Zebrany w ramach tego projektu katalog działań, jakie prowadzą na poziomie lokalnym miasta, jest interesującą i bogatą bazą doświadczeń, z której mogą czerpać inni. Mam nadzieję, że przykłady realizacji projektów miejskich związanych z wdrażaniem celów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym będą dla Państwa inspirujące. Liczę, że szerzej tymi doświadczeniami będziecie Państwo mieli okazję wymienić się podczas Światowego Forum Miejskiego w Katowicach, do udziału w którym serdecznie Państwa zapraszam. Bardzo dziękujemy Pani Minister. Szanowni Państwo, jesteśmy w przepięknym Urzędzie Miejskim w Dzierżoniowie. Jest gospodarz miejsca pan burmistrz Dariusz Kucharski, ale też dyrektor Biura Związku Miast Polskich, pan Andrzej Poraski. Panowie, słowo na otwarcie, bardzo prosimy. Dziękuję bardzo, witam serdecznie. Proszę Państwa, jesteśmy w Dzierżoniowie. Dziękuję Pani Minister za przedstawienie nas jako jedynego miasta, które bierze udział właśnie w tym projekcie URBACT w obecnej edycji. Dzierżoniów jest miastem 30-tysięcznym, jesteśmy stolicą powiatu, jesteśmy u podnóża Gór Sowich. Żałuję, że właśnie nie widzicie Państwo tutaj z naszych okien, widać nasze piękne Góry Sowie, do których zapraszam. Ale żeby pokazać wizualnie, gdzie się znajdujemy, jak wyglądamy, to poprosiłbym tutaj kolegów o puszczenie takiego krótkiego 3-minutowego filmiku. Thank you.
Bardzo dziękuję za uwagę. Jak widzicie Państwo, no Dzierżoniów jest piękny. Ja nie jestem tutaj obiektywny, ale myślę, że podzielicie moją opinię. Natomiast proszę Państwa, jeszcze dwa zdania, zanim przekażę głos tutaj Panu Dyrektorowi. Myśmy zaczynali faktycznie w latach 90., można powiedzieć od początku. W okresie przemian społecznych, właśnie rok 89, 90, niestety w naszym regionie, a w naszym mieście szczególnie, wszystko upadło. Pamiętacie Diorę Dzierżoniowską, zakłady przemysłu bawełnianego. Te zakłady przestały istnieć. Na początku lat 90. mieliśmy bezrobocie na poziomie 40-45%, strukturalne bezrobocie. No w zasadzie wszystko się zawaliło. Natomiast przez taki upór i przez mądrość mieszkańców naszego miasta, władz ówczesnych, zaczęliśmy od gospodarki, czyli pod strefa wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej, ale też działania takie prospołeczne, edukacyjne, społeczne, czyli zrównoważony rozwój. To, co właśnie jest tematem dzisiejszej konferencji. Gdybyśmy my jako dzierżoniowianie w tym momencie nie zrobili tego kroku, podejrzewam, że dzisiaj nie bylibyśmy tak dumnym miastem, jakim jesteśmy. Też przystąpiliśmy do różnego rodzaju organizacji, żeby też czerpać z dobrych praktyk. I tak jak Rada Gminy Regionów Europy, przede wszystkim Związek Miast Polskich, te praktyki zostały po prostu przez nas zaciągnięte tutaj do Dzierżoniowa. Dzięki temu udało nam się wiele fajnych rzeczy zrealizować. Ostatnim takim naszym działaniem to jest właśnie udział w projekcie Urba. Też widzimy przez te dwa lata, jak już uczestniczymy w spotkaniach roboczych, takich studyjnych, ile dobrych rzeczy możemy z tego wyciągnąć. Ja myślę, że podsumowanie tej edycji, trzeciej edycji Urbaktu, gdzie my już jesteśmy tym członkiem z Polski, jedynym miastem członkowskim, który bierze udział w tym projekcie, na pewno wnioski, które wyciągniemy, przekażemy, pomogą kolejnym naszym przyjaciołom, miastom, samorządom na to, żeby również fajne praktyki, fajne rzeczy do swoich społeczności lokalnych wprowadzać. Ja bardzo jeszcze raz witam w Dzierżoniowie. Liczę na to, że dzisiejsza konferencja naprawdę przyniesie wiele pożytku wszystkim uczestnikom i w ogóle zapraszam do naszego miasta, a oddaję teraz głos panu dyrektorowi. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. W imieniu Związku Miast Polskich witam wszystkich państwa na naszym kolejnym forum. Na początek dwie drobne korekty, czy jedna korekta i jedna uwaga. Pan Artur Zieliński jest wiceprezydentem Płocka, a nie wiceburmistrzem Rawicza. Wiceburmistrz Rawicza jest z nami i później wystąpi. Natomiast tak został przedstawiony. Przepraszam panie prezydencie. Koledzy są stremowani pierwszy raz, chyba prowadzą to nasze forum. Druga informacja bardziej. Wrocław tu na czacie napisał, że również bierze udział w projektach z programu Urbak. Oczywiście wiele miast bierze udział z Polski w projektach urbaktowskich i to już od kilku, można powiedzieć, że od kilku rozdań tego programu Urbakt. Ale od początku Związek jest pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego, a w ramach Związku Aldo Vargas, niezawodny nasz lider tego przedsięwzięcia w Związku. Ja chcę powiedzieć, że my nie jesteśmy przypadkowo w Dzierżoniowie. To wynikało już trochę z wypowiedzi zarówno naszych prowadzących, jak i wszystkim pana burmistrza, ale ja chcę powiedzieć, że Dzierżoniów od wielu lat w różnych naszych przedsięwzięciach budujących zintegrowane podejście do rozwoju, zintegrowane planowanie rozwoju, zintegrowane wdrażanie rozwoju uczestniczy. Zarówno myśląc o integracji w sensie myślenia w wielu dziedzinach rozwoju równocześnie, bo przecież one się przenikają i decydują tak naprawdę o kształcie miasta, jak i w ujęciu terytorialnym. Miasto nie istnieje w pustce i musi planować swój rozwój także w jakiejś formie współdziałania z otoczeniem. Tu na marginesie chcę powiedzieć, że Dzierżoniów znajduje się w nieco trudniejszej sytuacji niż większość średnich miast w Polsce. Większość średnich miast to są miasta, które są siedzibami gmin miejsko-wiejskich, a Dzierżoniów ma tego pecha, że jest w tej mniejszej grupie miast, które są oddzielone od swojego otoczenia i ma sąsiednią, niezależną gminę wiejską. My w związku mówimy na to, że te gminy
trochę się wiozą na swoich miastach. Staramy się, żeby decydentów przekonać do tego, żeby to jakoś zmienić. Nie jesteśmy więc tutaj przypadkowo. Znamy Dzierżoniów od wielu lat z tej właśnie działalności na rzecz zintegrowanego rozwoju. Dlatego nie dziwi nas to, że Dzierżoniów przystąpił właśnie do tego projektu urbaktowskiego i teraz wymienia się doświadczeniami z kilkunastoma miastami z całej Europy. Dziękuję, życzę udanego seminarium. Dziękujemy panu burmistrzowi, dziękujemy panu dyrektorowi. Proszę państwa, przechodzimy teraz do takiej części już typowo merytorycznej. Aldo, zapowiedz pierwszych naszych prelegentów. Proszę państwa, teraz będziemy mieli dwie prezentacje naszych gości z zagranicy, którzy przedstawią to, co program Urbact oraz Rada Gmin i Regionów Europy mają do zaoferowania i pokazania miastom polskim. Na początek zapraszamy panią Stinę Heikila, która jest ekspertką projektu Globalne Cele dla Miast. Pani Stino, zapraszamy. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie mnie do tej krótkiej prezentacji sieci globalnych celów dla miast, Global Goals for Cities, czyli pilotażowej sieci Urbact, która zajmuje się lokalizacją celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Mam nadzieję, że dobrze spędzacie czas na spotkaniach oraz że prezentacja przybliży wam znaczenie pracy nad celami zrównoważonego rozwoju w miastach. Najpierw opowiem o sieci samej w sobie. Globalna sieć obejmuje 19 miast partnerskich z 19 krajów Europy. Widać je na mapie. Wielkość miast jest bardzo zróżnicowana, od małej gminy Ozali w Chorwacji po 600-tysięczne Glasgow w Szkocji. Partnerem wiodącym tej sieci jest miasto Tallinn w Estonii, z którym współpracuję, aby koordynować działania i wspierać wszystkich partnerów w tej podróży, która jest zaplanowana do końca 2022 roku. Tak więc, globalne cele dla miast to pilotażowa sieć miast i strategiczne partnerstwo, którego celem jest przyspieszenie postępów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju w 19 miastach. Partnerstwo jest finansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz państwa członkowskie i partnerskie w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urbact 3. Oznacza to, że wszyscy partnerzy dysponują środkami, które mogą przeznaczyć na ten projekt na czas jego trwania. Celem sieci jest wspieranie grupy miast UE w wymianie doświadczeń, budowaniu potencjału, opracowywaniu nowych narzędzi oraz wykorzystywaniu narzędzi do lokalizacji celów zrównoważonego rozwoju. Za chwilę wyjaśnię, co to oznacza. Wykorzystujemy metodę Urbact, która obejmuje tworzenie sieci, partnerskie uczenie się poprzez działanie oraz zintegrowane i partycypacyjne planowanie dla miast. Na zakończenie projektu wszyscy partnerzy opracują zintegrowany plan działania na rzecz lokalizacji celów zrównoważonego rozwoju w swoich kontekstach lokalnych. Partnerstwo, o którym była lub będzie dziś mowa, jest również realizowane z Radą Europejskich Gmin i Regionów. W jego ramach miasta mogą skorzystać z internetowego narzędzia samooceny, które pozwoli im oszacować, jak ich priorytety mają się do celów zrównoważonego rozwoju. Sieć jest również otwarta na partnerskie szkolenia dla miast spoza Unii Europejskiej. Lokalizacja celów zrównoważonego rozwoju to proces, dzięki któremu globalne cele przekładamy na lokalny kontekst każdego z miast partnerskich. Cele zrównoważonego rozwoju zostały przyjęte przez rządy wszystkich państw członkowskich ONZ w 2015 roku. Jest ich 17 i obejmują cały zakres zagadnień niezbędnych do przekształcenia naszego świata w miejsce, które jest bardziej zrównoważone. W ramach 17 celów ogólnych wyznaczono 196 celów szczegółowych, które jeszcze wyraźniej określają, co należy zrobić, aby rzeczywiście zrealizować program. Są tam również 232 wskaźniki globalne, które są pomocne w mierzeniu postępów w realizacji celów oraz w przyjmowaniu odpowiedzialności za ich
realizację przez poszczególne kraje. Lokalizacja celów ONZ związana jest zatem z uwzględnieniem lokalnego kontekstu i wyznaczeniem celów i zadań, które są istotne na szczeblu lokalnym, a także z określaniem środków na realizację oraz wskaźników, które pozwolą mierzyć i monitorować postępy, i właśnie tym zajmujemy się w ramach sieci Global Goals for Cities. Cele SDG są również częścią Agendy 2030, która opiera się na zintegrowanym podejściu i jest zorganizowana w 5 wymiarach, zwanych również 5P od pierwszych liter wymiarów po angielsku. Planeta, ludzie, dobrobyt, pokój i partnerstwo. Te różne wymiary są wzajemnie powiązane i zależne od siebie, co sprawia, że planowanie realizacji celów zrównoważonego rozwoju jest nie lada wyzwaniem. Agenda jest także uniwersalna, dotyczy wszystkich krajów, bez różnicy, czy są to kraje rozwijające się, czy rozwinięte, co odróżnia ją od poprzednich programów globalnych. Wróćmy do globalnych celów dla miast. Angażujemy się w proces planowania działań składający się z 5 kluczowych etapów, rozpoczynających się od zdiagnozowania zastanej sytuacji. W jaki sposób każde miasto pracuje już nad celami SDG? Jak obecne strategie i plany odnoszą się do tych 17 różnych celów? Z wykorzystaniem narzędzia internetowego, czyli ram odniesienia dla zrównoważonych miast, tak zwanego narzędzia RFSC. Następnie przeszliśmy przez fazę wizji, w ramach której stworzyliśmy coś, co nazwaliśmy historiami SDG dla każdego miasta. To naprawdę podniosło świadomość mieszkańców na temat tego, czym są SDG i jak wyobrażają sobie miasto po osiągnięciu tych celów. Następnie przeszliśmy do planowania działań, mających na celu realizację naszej wizji, ustalenia wskaźników, dzięki którym będziemy mogli śledzić postępy w realizacji. I właśnie w tym miejscu znajdujemy się obecnie w naszej działalności jako sieć. Na koniec zbierzemy doświadczenia i dobre praktyki, którymi będziemy się szeroko dzielić. Stosujemy również podejście partycypacyjne i skupiamy się na lokalnej grupie Urbact. Każdy partner tworzy lokalną grupę Urbact, w skład której wchodzą różni interesariusze z miasta. Wspólnie z władzami miasta tworzą zintegrowany plan działania i korzystają z narzędzi planowania działań zaproponowanych podczas spotkań naszej międzynarodowej sieci. To naprawdę pomaga upewnić się, że plan odzwierciedla potrzeby miasta i jest akceptowany na poziomie lokalnym. Tak wygląda kontekst. Teraz porozmawiajmy o bardziej konkretnych przykładach. W fazie diagnozy każdy partner przygotował fotoreportaż podkreślający różne mocne strony i wyzwania związane z 5 wymiarami, o których mówiłam wcześniej. Na tym przykładzie widać, że jednym z wyzwań związanych z dobrobytem może być stan lokalnej sieci dróg, podczas gdy mocną stroną w wymiarze ludzkim mogą być na przykład silne domy kultury, które pomagają obywatelom i mieszkańcom borykającym się z trudnościami w niektórych aspektach życia w odbudowaniu zdolności do prowadzenia satysfakcjonującego życia. Używamy narzędzia RFSC, aby zwizualizować, jakie są aktualne priorytety i luki w każdym mieście. Po przyjrzeniu się aktualnym strategiom i planom oraz temu, jak odnoszą się one do poszczególnych celów zrównoważonego rozwoju, mogliśmy zobaczyć, na czym można skupić nowe działania, by poprawić sytuację i uzyskać bardziej zrównoważone spojrzenie na rozwój w mieście. Na podstawie tej diagnozy przeszliśmy do fazy wizji, w której stworzyliśmy coś, co nazywamy historiami SDG. Zrobiliśmy to dlatego, że ważne jest, aby nie ograniczać się do wylistowania wielu działań, a tak się zwykle dzieje. Miasta zbyt często opracowują plany działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obejmujące setki działań, ale nie mają ogólnej wizji. Nie jest więc jasne, czym tak naprawdę chcą się stać w przyszłości. Właśnie temu chcieliśmy zaradzić, tworząc historię SDG. Jednym z przykładów jest Vesprem. Jednym z tematów historii SDG tego miasta jest wizja przekształcenia mobilności miejskiej do 2030 roku we współpracy z mieszkańcami i dzielnicami tak, by miasto stało się rajem dla rowerzystów. W ten sposób można zauważyć, że działania te odnoszą się na przykład do celu 11, który dotyczy zrównoważonych miast i społeczności, pokoju i silnych instytucji, celu 16 i celu 17 w zakresie partnerstwa, a także celu 12 dotyczącego zrównoważonej produkcji i konsumpcji. W ten sposób miasto stara się stworzyć sieć ścieżek rowerowych, które przebiegają w pobliżu lokalnych zakładów produkcyjnych, pozwalają na stworzenie naprawdę dobrze prosperującej lokalnej gospodarki. W Heraklionie w Grecji powstaje Gazeta Przyszłości, która opisuje Heraklion jako miasto inteligentne, odporne i pod wieloma względami przystosowane do życia
cele zrównoważonego rozwoju stanowią tu soczewkę, przez którą patrzymy w przyszłość. W Ziawle, w Szwecji, historia celów zrównoważonego rozwoju pokazuje, że żaden odosobniony partner nie jest w stanie zrealizować tego bardzo holistycznego programu. Cele z nazwy są oczywiście globalne, ale muszą być realizowane przez jednostki, a do ich realizacji potrzebny jest wkład wszystkich. Władz miasta, lokalnych firm, stowarzyszeń, mieszkańców. W fazie planowania działań przechodzimy od wizji na wysokim poziomie, od marzycielskiego myślenia o bardziej konkretnego podejścia do tego, co możemy teraz zrobić, aby osiągnąć cele, które sobie wyznaczyliśmy. Robimy to i przechodzimy od wizji do określenia konkretnych misji i działań, które pozwolą nam je zrealizować. Na przykład w Manresie w Hiszpanii misją jest stworzenie konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki lokalnej dzięki innowacjom technologicznym, wykorzystaniu czystej energii, cyrkularnym systemom produkcji oraz lepszemu zagospodarowaniu terenu. Przykładem może być jeden z flagowych projektów Manresy, polegający na odnowieniu dawnej fabryki Fabryka Nowa w sposób zrównoważony, przyciągający uniwersytety, przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze w celu stworzenia prototypu zrównoważonej gospodarki lokalnej. Pomoże to miastu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w zakresie czystej energii po przystępnych cenach, godziwego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, innowacji i infrastruktury, zrównoważonych miast oraz zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Jest to więc jeden z przykładów, w jaki sposób miasto realizuje cele zrównoważonego rozwoju. W Kłajpedzie na Litwie zaczęto identyfikować synergię między planem rozwoju strategicznego Kłajpeda 2035 a celami zrównoważonego rozwoju. Można tu zauważyć, że jedną z misji miasta jest prowadzenie zielonego i zdrowego trybu życia w mieście, co obejmuje zmniejszenie zachorowań na choroby spowodowane zanieczyszczeniem powietrza, zapewnienie dostępu do czystej energii w domach, promowanie oszczędzania energii i tym podobne oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju krajobrazu miejskiego. Przykładami konkretnych działań w tym zakresie mogą być np. tworzenie naturalnych łąk, zakładanie ogrodów deszczowych i ogrodów komunalnych oraz zwiększanie świadomości i prowadzenie kampanii edukacyjnych na temat zrównoważonego rozwoju. Przejdźmy do fazy realizacji. Gdy wszystkie miasta określą już swoje działania, nadchodzi czas, by zastanowić się, w jaki sposób będziemy mierzyć postępy w realizacji wyznaczonych celów. Na tym rysunku mamy wszystkie elementy składowe razem, a więc wizję, misję, cele zrównoważonego rozwoju zaadaptowane lokalnie oraz działania, które przyczynią się do osiągnięcia celów, misji i ostatecznie wizji miasta. Przykładem tego może być cel 13 zrównoważonego rozwoju dotyczący działań na rzecz klimatu, w którym jednym z celów jest włączenie środków przeciwdziałania zmianom klimatycznym do strategii i planów politycznych. I to, co widzicie tutaj na zielono, to to, że przekształcając ten cel w cel lokalny, możemy naprawdę zrozumieć, w jakim kierunku chcemy podążać. Na przykład możemy skupić się na zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla przez gminę, włączając działania związane ze zmianami klimatu do lokalnych polityk, strategii i planów lub w odniesieniu do 7 celu zrównoważonego dotyczącego przystępnej cenowo i czystej energii. Możemy pomyśleć o podwojeniu lokalnego wskaźnika poprawy efektywności energetycznej w budynkach komunalnych, aby skonkretyzować te działania na poziomie lokalnym. Następnie musieliśmy się zastanowić, w jaki sposób możemy zmierzyć, czy udało nam się poprawić efektywność energetyczną. I tak na przykład we wskaźniku rezultatu można zauważyć, że myślimy o zmniejszeniu zużycia energii na metr kwadratowy w budynkach komunalnych. Pracujemy więc obecnie ze wszystkimi partnerami, aby zrozumieć, jakie cele zrównoważonego rozwoju zostały zaadaptowane na poziomie lokalnym i włączone do planu działania oraz jak je mierzyć. To tylko jeden z przykładów, ale robimy to w odniesieniu do wszystkich celów zrównoważonego rozwoju. A więc to, co nas czeka w najbliższym czasie w naszej sieci, to to, że pozostały nam jeszcze 3 spotkania międzynarodowe z 10 ogółem. Przygotowaliśmy podcast, który opublikujemy po wakacjach, prawdopodobnie we wrześniu tego roku. Porusza on różne konkretne przykłady działań miast w zakresie lokalizacji celów zrównoważonego rozwoju w swoim kontekście oraz 19 zintegrowanych planów działania koncentrujących się na celach.
Wszystko to zostanie uwieńczone wydarzeniem finałowym w Tallinie w styczniu 2023 roku. Aby śledzić nasze działania, możecie obserwować nas na Twitterze i LinkedIn, a także na naszej stronie internetowej, której adres macie na slajdzie. Z miast partnerskich płynie wiele ciekawych przykładów. Zachęcam więc do zaglądania na nasze kanały, gdzie zamieszczamy wiele aktualnych informacji. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że uzyskaliście bardzo krótki przegląd tego, co robimy w ramach sieci i jak naprawdę przełożyć te 17 celów globalnych na konkretne działania i rzeczywiście być odpowiedzialnym za przyczynianie się do tego, by świat stał się lepszy poprzez działania określone przez nasze miasta. Życzę Wam zatem jeszcze raz udanego spotkania i bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję Stynie Hajkila, ekspertki programu Urbact. Oczywiście jej wystąpienie było w języku angielskim. Nałożyliśmy specjalnie głos lektora tłumaczącego jej wystąpienie. Teraz przechodzimy do kolejnego wystąpienia również w języku angielskim i również z nałożonym głosem lektora w języku polskim, tłumaczenie oczywiście. Zapraszamy Pedro Bizarro z Rady Gmin i Regionów Europy. Internetowego, które ma poprowadzić. Drodzy uczestnicy, drodzy koledzy, na wstępie chciałbym podziękować Związkowi Miast Polskich za możliwość bycia tu dzisiaj z Wami i zaprezentowania ram odniesienia dla zrównoważonych miast, praktycznego narzędzia internetowego, które ma poprowadzić miasta każdej wielkości w kierunku zrównoważonego rozwoju miejskiego. Nazywam się Pedro Bizarro, jestem urbanistą i reprezentuję Radę Gmin i Regionów Europy, która zrzesza 60 krajowych stowarzyszeń samorządów lokalnych i regionalnych z 40 krajów. Nasza misja jest dwojaka. Wpływanie na politykę europejską i prawodawstwo we wszystkich dziedzinach, wywieranie wpływu na gminy i regiony oraz tworzenie forum debaty między samorządami lokalnymi i regionalnymi za pośrednictwem ich krajowych stowarzyszeń przedstawicielskich. W ramach naszych działań związanych z rozwojem miast jesteśmy odpowiedzialni za promocję ram odniesienia, które zaraz przedstawię Państwu bardziej szczegółowo. Na początek chciałbym przedstawić krótki kontekst, genezę i stan obecny. Opracowanie tego narzędzia jest wynikiem międzyrządowej inicjatywy z udziałem przedstawicieli ministerstw odpowiedzialnych za rozwój miast w każdym z państw członkowskich UE, która rozpoczęła się w 2007 roku i ma na celu realizację zasad kart lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich. W wyniku procesu prób i testów z udziałem miast z całej Europy, wspieranego przez Komisję Europejską, stała się ona narzędziem internetowym, które ma poprowadzić miasta w kierunku wspólnej europejskiej wizji zrównoważonego rozwoju. Niedawno odniosła się do niej karta amsterdamska, przyjęta w 2016 oraz nowa karta lipska, zrewidowana w 2020 roku. Od 2016 roku narzędzie to obejmuje także globalne ramy 17 celów zrównoważonego rozwoju, znane jako SDG. To uniwersalny zestaw celów do osiągnięcia do 2030 roku, które nastawione są na zrównoważony rozwój w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Cele zrównoważonego rozwoju, czy też SDG, będą wdrażane we wszystkich krajach w różnych skalach terytorialnych, a zdolność miast do zlokalizowania tych SDG będzie kluczem do osiągnięcia przewidzianych nimi założeń. Od zeszłego roku narzędzie Rama Odniesienia dla Zrównoważonych Miast jest wykorzystywane przez sieć 19 miast Urbact w ramach globalnych celów dla miast do lokalizowania SDG. Krótko mówiąc, czym jest narzędzie? Jest to darmowe narzędzie internetowe, które ma pomagać miastom w procesie projektowania, wdrażania i monitorowania zintegrowanych strategii lub projektów zrównoważonego rozwoju miejskiego. Narzędzie zostało opracowane w taki sposób, aby strategie i projekty mogły być dostosowane do 30 celów europejskich ram na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, które obejmują nie tylko trzy znane nam wymiary zrównoważonego rozwoju, społeczny, ekonomiczny i środowiskowy, ale także wymiar zarządzania i wymiar specjalny,
lub do globalnej agendy 2030 i jej 17 celów rozwoju. Należy pamiętać, że aby projekty i strategie lokalne były zrównoważone i zintegrowane, muszą uwzględniać wszystkie wymiary zrównoważonego rozwoju. Nawet w projektach i strategiach, które są ukierunkowane na konkretny cel, ważne jest podejście holistyczne i upewnienie się, że nie będą one miały negatywnego wpływu na inne wymiary. Proces samooceny z wykorzystaniem narzędzia i możliwość wykonania wizualnej prezentacji bardzo dobrze sprawdzają się jako dokumenty pomocnicze przy opracowywaniu wniosku o dofinansowanie. Można na przykład zwizualizować uzasadnienie działań i potrzeby inwestycji. To doskonałe narzędzie dla małych i średnich miast, które chcą ubiegać się o fundusze unijne, tak jak na przykład fundusze spójności, które wymagają spełnienia pewnych kryteriów. Umożliwia dobrą ocenę nowych projektów lub strategii, na przykład poprzez uwzględnienie celów zrównoważonego rozwoju. Narzędzie to stanowi również ramy dla partnerskiego uczenia się i dzielenia wiedzą. Zamiast być środkiem do porównywania wyników z innymi, którzy używają tych samych narzędzi i metod, pozwala miastom na wymianę i uczenie się od siebie nawzajem przy użyciu wspólnej terminologii oraz dzięki unikatowym i wspólnym ramom. Porównywanie celów dla znalezienia synergii, wizualizacje ułatwiają takie porównanie. Wspierają one partnerskie uczenie się na temat działań, które należy wdrożyć, aby osiągnąć SDG, a wizualizacje skutecznie ułatwiają wymianę poglądów podczas warsztatów z obywatelami i interesariuszami. Jak zatem korzystać z narzędzia? Po wybraniu ram, w oparciu o które chcecie ocenić swoją strategię lub projekt, europejskie ramy dla zrównoważonych miast lub globalne ramy celów zrównoważonego rozwoju, proponujemy proces składający się z trzech kroków. Krok pierwszy. Oceńcie swoją strategię lub plan, określając swoje ambicje. Gdzie jesteśmy teraz? Jakie znaczenie przypisuje się każdemu z celów zrównoważonego rozwoju w naszej lokalnej strategii lub planie działania? I zastanówcie się nad określeniem, gdzie chcecie być w 2030, kiedy te cele muszą być osiągnięte. Pomoże tu holistyczne podejście i zastanowienie się, czy niektóre cele powinny być dalej realizowane. Oczywiście wyniki tego ćwiczenia będą bardziej reprezentatywne, jeśli priorytety zostaną określone wspólnie z kolegami z innych działów i innymi interesariuszami. Ten pierwszy krok pozwoli Wam uzyskać jasną wizualizację projektu lub profilu Waszej strategii i pokaże, w jakim stopniu jest ona zgodna z 17 celami zrównoważonego rozwoju. Krok drugi polega na sprawdzeniu swoich działań, a więc jak zamierzamy osiągnąć cel. Jakie działania są realizowane lub zostały zaplanowane w celu osiągnięcia SDG? Narzędzie pomoże zwizualizować luki pomiędzy ambicjami a konkretnymi działaniami, pomoże zrozumieć, jakie są konkretne potrzeby i gdzie jest jeszcze miejsce na poprawę. Innymi słowy, narzędzie w prosty sposób pokazuje dla każdego SDG lub potencjał lub miejsca, w których działania nie odpowiadają jeszcze ambicjom, pomaga postawić pytania, czy na przykład należy rozważyć inne działania w celu udoskonalenia strategii, lub jakich innych interesariuszy można zaangażować, aby wnieśli w swój wkład w obszary, w których istnieje miejsce na poprawę. Krok trzeci dotyczy monitorowania postępów. Narzędzie zawiera zestaw 169 wskaźników dla poziomu lokalnego, które mogą być wykorzystane dla monitorowania postępów w realizacji strategii lub planu. Dla każdego wskaźnika podano opis i metodologię. Istnieje też możliwość wprowadzenia własnych wskaźników, aby stworzyć system monitorowania wykorzystujący wskaźniki i dane, którymi już dysponujecie. Uważam jednak, że zamiast słuchać mnie, lepiej byłoby posłuchać doświadczeń osób korzystających z narzędzia. Podzielę się z Wami krótkim filmem, w którym miasto Veliki Preslav w Bułgarii, należące do sieci Urbact Global Goals for Cities, opowiada o swojej pracy i o wartości dodanej płynącej z wykorzystania narzędzia. Czy może Pan opisać RFSC w jednym zdaniu? W jednym się nie da.
Ramy odniesienia dla zrównoważonego rozwoju miast to uniwersalne narzędzie internetowe zaprojektowane przez zespół ekspertów, aby pomóc miastom w planowaniu i monitorowaniu ich strategii zrównoważonego rozwoju. Stylowo wygląda i ma intuicyjny interfejs, który pozwala na łatwą, a wręcz relaksującą pracę. Na końcu otrzymujemy przejrzystą reprezentację graficzną. Dlaczego Veliki Preslav dołączył do sieci Urbact? Veliki Preslav dołączył do sieci Urbact, ponieważ uważamy, że jest to świetna okazja do rozwiązywania lokalnych problemów poprzez wymianę doświadczeń z partnerami z sieci. Po raz pierwszy dołączamy do sieci planowania działań na rzecz realizacji 17 celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oczekujemy, że opracujemy roboczy i zintegrowany plan działania, który będzie zgodny z pozostałymi strategicznymi dokumentami miejskimi. W jaki sposób korzystaliście z RFSC? Z przeprowadzonej analizy wynika, że niektóre tematy i związane z nimi cele zrównoważonego rozwoju nie zostały w ogóle poruszone, np. równość płci. Zmusiło nas to do ponownego przemyślenia naszego podejścia i zadania sobie pytania, czy są jeszcze inne tematy, które nie zostały uwzględnione, tak abyśmy mogli je zidentyfikować i uwzględnić je wszystkie. Czy wasze miasto działa na rzecz zrównoważonego rozwoju? Oceńcie to za pomocą RFSC. Następnie chciałbym przedstawić w skrócie, jak inne miasta różnej wielkości i z różnych krajów korzystają z tego narzędzia. Weźmy na przykład Bratysławę. Bratysława rozpoczęła pracę nad lokalizacją z SDG w 2019 roku, kiedy zaczęła przygotowywać się do nowej strategii miejskiej Bratysława 2021-2030. Opracowanej zgodnie z nowym okresem programowania Unii Europejskiej. W porównaniu z poprzednimi strategiami będzie ona zawierała jedną ważną zmianę w procesie planowania strategicznego. Konkretnie chodzi o powiązanie strategii z procesem budżetowania na dany rok, w tym z roczną oceną wyników w odniesieniu do celów strategicznych. Tak więc bratysławski ranking priorytetów celów za pomocą narzędzia Rama Odniesienia dla Zrównoważonych Miast został przeprowadzony według następujących kryteriów. Po pierwsze, czy miasto posiada dokument strategiczny lub koncepcyjny dotyczący danego tematu SDG? Po drugie, czy istnieją jakieś działania lub środki wdrożone w odniesieniu do danego tematu SDG? A po trzecie, czy temat SDG został sformułowany jako jeden z priorytetów burmistrza? Na pierwszy rzut oka narzędzie Rama Odniesienia pokazało, że obecne ramy polityki, wdrożone działania i priorytety burmistrza w pewnym stopniu odnoszą się do wszystkich SDG w Bratysławie. Niższy priorytet SDG, takich jak cel drugi, zero głodu, czy cel 14, życie pod wodą, można wytłumaczyć brakiem kompetencji miasta w tych kwestiach. W przypadku celu drugiego nie ma żadnej polityki rolnej ani polityki produkcji żywności, a w przypadku celu 14 polityka ochrony środowiska i zarządzania ciekami wodnymi jest opracowywana i wdrażana na poziomie krajowym. Jeśli spojrzymy na węgierskie miasto Veszprém, cele SDG są wymieniane w różnych dokumentach strategicznych, ale miasto nie ma konkretnej strategii. Skupienie się na celach SDG jako kluczowym priorytecie dla Veszprém w związku z nominacją do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2023 roku, stymulowanie współpracy z różnymi szczeblami władzy oraz z wieloma interesariuszami w mieście są bardzo ważne. Wstępna ewaluacja przeprowadzona przy użyciu narzędzia pozwoliła na kilka spostrzeżeń, które należy wykorzystać przy opracowywaniu przyszłego planu działań Veszprém w zakresie celów SDG. A także zachęciła władze miasta do wzmocnienia podejścia międzysektorowego w planowaniu. Miasto szacuje, że plan działania będzie koncentrował się na koncepcji zrównoważonego miasta we wszystkich aspektach i że działania na rzecz klimatu będą kontynuowane, ale także, że zarządzanie zielonymi powierzchniami wymaga większej wiedzy specjalistycznej, a kwestie związane z wodą
otrzymają wyższy priorytet. Jeśli chodzi o wiedzę specjalistyczną na poziomie miejskim w ramach procesu angażowania interesariuszy, ranking celów SDG zachęca władze miasta do angażowania kolejnych interesariuszy z nimi związanych, takich jak na przykład młodzież i sektor prywatny. Jeśli spojrzymy na Reggio Emilia we Włoszech, władze miasta włączyły SDG do jednego dokumentu strategicznego, który stanowi ogólne ramy dla wszystkich polityk, wskaźników i projektów strategicznych instytucji. Odzwierciedla to 6 linii strategicznych określonych przez burmistrza, które obejmują 23 cele, 48 działań i ponad 200 wskaźników. Przeprowadzono również działania związane z budowaniem potencjału i podnoszeniem świadomości w celu wzmocnienia kompetencji i ukierunkowania na SDG w organizacji miejskiej i jej partnerstwach. Ogólne wyniki samooceny przeprowadzonej za pomocą naszego narzędzia odpowiadają kluczowym wyzwaniom i mocnym stronom miasta. 3 projekty pilotażowe posłużą lub już służą realizacji celów SDG w mieście i są to na przykład projekty dotyczące nowych priorytetów w mieście związanych z wykorzystaniem ekonomii społecznej, czyli siły ludzi. Będzie to dotyczyło celów zrównoważonego rozwoju numer 1, 2, 3, 8 i 10, ale także promowania zrównoważonych połączeń między obszarami miejskimi i wiejskimi, na przykład przez wykorzystanie zrównoważonych łańcuchów żywnościowych. Zostało to uznane za realizację celów zrównoważonego rozwoju 2, 3, 11, 12 i 13. Wzmocnienie dialogu na poziomie międzynarodowym i europejskim na temat tego, w jaki sposób odnieść się do celów SDG i przyczynić się do ich osiągnięcia na poziomie lokalnym i wspólnym, przyczyni się także do realizacji celów zrównoważonego rozwoju numer 11, 16 i 17. Co więcej, te 3 projekty są wspierane przez kilka wskaźników i danych odnoszących się do kontekstu lokalnego. Moją prezentację chciałbym zakończyć zaproszeniem. 28 czerwca w godzinach od 9 do 10.30 zorganizujemy na Światowym Forum Miejskim sesję, podczas której podzielimy się kolejnymi przykładami miast wykorzystujących narzędzie do lokalizacji SDG. Oczywiście zapraszamy Państwa do udziału w sesji, do zdobywania wiedzy, dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi przedstawicielami miast. Badamy również możliwość zorganizowania szkoleń na temat wykorzystania narzędzia w polskich miastach w ramach kontynuacji Światowego Forum Miejskiego i mamy nadzieję, że wkrótce się o tym dowiecie. Na koniec chciałbym oczywiście podziękować za poświęcony czas i uwagę, a w razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt. Na ostatnim slajdzie znajdziecie moje dane kontaktowe. Dziękuję i dziękuję. Mam nadzieję, że prezentacja Wam się podobała. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie panu Pedro Bizarro i prezentowanego przez niego ram referencyjnych dla zrównoważonych miast. Teraz zapraszamy do naszego studia panią Marię Andrzejewską, dyrektor Centrum UNEP Grid w Warszawie. Mario, czy się słyszymy? Trzeba włączyć mikrofon pod ekranem. Okay. Czy już w tej chwili mnie słychać? Czy tak, nie? Tak, już słychać. Dobrze, bardzo dziękuję. Nie znam zbyt dobrze tego narzędzia, więc rozumiem, że słychać, widać i mogę już prezentację prowadzić. Tak, dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do dzisiejszego spotkania i mam przyjemność reprezentować organizację UNEP Grid Warszawa, która współpracuje została już ponad 30 lat temu utworzona przez Program Narodów Zjednoczonych do Spraw Środowiska. Bezpośrednio współpracy, z tego też względu kwestie środowiskowe są dla nas kluczowe, ale oczywiście tutaj jest to w powiązaniu ze wszystkimi innymi elementami ważnymi dla zrównoważonego rozwoju. Dobrze, bo jeszcze przepraszam, muszę się zorientować trochę, jakby się poruszać po tym narzędziu, ale mam nadzieję, że już w tej chwili wiem.
Chciałabym dzisiaj powiedzieć w kilku słowach o tym, jakie są działania, które my realizujemy wspólnie z miastami tutaj w Polsce. Nie jesteśmy organizacją, która w sposób tak bardzo kompleksowo ogarnia, znaczy działamy w obszarze celów zrównoważonego rozwoju. W roku 2016 utworzyliśmy, czyli rok po przyjęciu celów zrównoważonego rozwoju w ramach Agendy 2030, utworzyliśmy w Polsce Partnerstwo na rzecz realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju Razem dla Środowiska. To partnerstwo zajmuje się wieloma różnymi rzeczami, natomiast w jednym z takich bardzo ważnych dla nas działań to jest właśnie współpraca z miastami, którą realizujemy w ramach programu Ekomiasto, programu zainicjowanego przez ambasadę Francji w roku 2013. W tym roku jesteśmy już w 9. edycji tego programu i jeszcze na koniec chciałabym dwa słowa na ten temat powiedzieć. W trakcie dzisiejszego spotkania mówiliśmy już bardzo dużo o tym, czym są cele zrównoważonego rozwoju i jak one są istotne w budowaniu strategii, wizji i w ogóle w realizacji działań. Ja chciałabym zwrócić na to uwagę, to co też już wybrzmiało wcześniej, na powiązania wszystkich celów, wzajemne powiązania. Nie możemy patrzeć tylko przez pryzmat jednego celu, patrzymy zawsze na relacje z innymi celami i większość działań, które są realizowane przez miasta, są tak naprawdę przypisywane do szeregu celów, a nie do jednego konkretnego, bo tak naprawdę mają oddziaływanie na zdecydowanie większy aspekt działań miasta. Tu na tym slajdzie widzicie Państwo takie jakby cztery grupy, a więc cele, które są skupione wokół infrastruktury, budynków, usług, czyli cel 6, 7, 9, tak. Przypomnę, czy szósty to jest czysta, są kwestie związane z wodą, czysta woda, warunki sanitarne, czysta dobra energia i cel 9, innowacyjność, przemysł, infrastruktura. Oczywiście środowisko i zasoby, odporność, wykorzystanie środowiska, budowanie odporności miasta, więc te cele 12, 13, 14, 15, klimat, życie pod wodą, życie na lądzie, ale też odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, czyli to, co najczęściej w tej chwili sprowadzamy do gospodarki o obiegu zamkniętym. Następnie ta grupa bardzo ważna, sprawiedliwość i równość, equity and quality, która skupia już tutaj całą większą grupę celów, począwszy od kwestii związanych z ubóstwem, przez zero głodu, zdrowie i jakość życia, edukacji, równość płci i jeszcze szereg innych. No i oczywiście to, co jest bardzo ważne i to, co dla nas jest tutaj dzisiaj bardzo mocno też wybrzmiewa, czyli partnerstwo i współpraca, wspólne działanie na rzecz przyszłości wszystkich nas. Ja pozwoliłam sobie na potrzeby tej dzisiejszej prezentacji wybrać kilka przykładów jako też czasami inspiracje, czasami właśnie pokazanie, jak można działać po to, żeby realizować i wpisywać się z tymi działaniami w realizację poszczególnych celów zrównoważonego rozwoju. Tak jak wspomniałam, te cele są ze sobą powiązane, więc nawet jeżeli w tej chwili na prezentacjach będziecie Państwo widzieli poszczególne ikony celów, to nie znaczy, że to dotyczy tylko i wyłącznie tego celu. Cel 7, czysta dostępna energia. Tutaj w ramach Ekomiasta zbieramy dobre praktyki, które są właśnie między innymi inspiracją dla innych. I wybrałam dosłownie trzy, a więc Miejskie Centrum Energii w Katowicach, które w sposób taki kompleksowy pokazuje mieszkańcom, w jaki sposób można zmieniać swoje działania, jak wymieniać piece, jakie są założenia uchwały smogowej, jak instalować odnawialne źródła energii. Czy też Karlino, zupełnie inna część Polski, gdzie to miasto nagrodziliśmy za wykorzystanie na dużą skalę w budynkach użyteczności publicznej pomp ciepła.
których praca wspomagana jest panelami fotowoltaicznymi w Karlinie w ramach działań dotyczących efektywności energetycznych budynków. Zmodernizowano 21 budynków użyteczności publicznej, ale to też oczywiście są działania, które dzieją się w wielu miastach w Polsce, natomiast wydaje mi się, że tutaj to powiązanie różnych źródeł energii odnawialnej jest bardzo istotne i Częstochowa, która promuje efektywność energetyczną na bardzo różne sposoby. Cel 11 jest takim celem najbardziej pojemnym, bo tak naprawdę tutaj możemy wpisać i działania związane z mobilnością, i działania związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, i działania, które są związane również z odpornością, z budowaniem odporności. Dlatego te przykłady są bardzo różne. Poznań, budowanie, zagospodarowanie brzegów rzeki po to, żeby podnieść jej atrakcyjność, a stworzyć sieć ścieżek rowerowych, a więc jak gdyby również powiązanie z mobilnością, uzupełnienie transportu miejskiego, ale też ożywienie społeczne, a więc tutaj te działania, które są związane z budowaniem kultury w mieście, czy z integracją mieszkańców. Słupsk jest bardzo ciekawy, ponieważ Słupsk stawia na wysoki poziom recyklingu i szereg innych innowacyjnych działań w zakresie gospodarki odpadami. Jednym z pomysłów, które są wdrażane w Słupsku, jest stosowanie podziemnych pojemników na odpady, które posiadają czujniki zapełnienia pozwalające optymalizować proces zbiórki. Przepraszam. Gdynia to z kolei budowanie odporności, kompleksowe podejście związane z gospodarką wodną. W zakresie celu 13, a więc cel związany z działaniami w dziedzinie klimatu, tutaj jest naprawdę bardzo dużo dobrych, świetnych przykładów i tak również można powiedzieć, że ten przykład, który podawałam Gdyni, która zajmuje się ochroną ujęć wody, ograniczeniem strat wody, zaangażowaniem służb miejskich w kontrolę poprawności podłączeń do sieci kanalizacyjnej, jest również przykładem wpisującym się w realizację celu 13. Ale wydaje mi się, że jednym z takich ciekawszych są właśnie działania, które są realizowane w mieście Konin i które wiążą się bezpośrednio ze współpracą ze spółką ZEPAK, która będzie dostarczała zielony wodór. Miasto Konin już jest po pilotażu, a więc chce wprowadzić do transportu publicznego autobusy wodorowe zasilane właśnie dzięki tej współpracy ze spółką ZEPAK. Naszym wieloletnim laureatem i bardzo aktywnym miastem w zakresie też mobilności, tej takiej niskoemisyjnej mobilności, jest Lublin. I tutaj pokazujemy, w jaki sposób można budować zrównoważoną mobilność, bazując na pojazdach nisko i zeroemisyjnych w taborze komunikacji miejskiej oraz tworzeniu infrastruktury sprzyjającej multimodalności, ale w tym również właśnie budowy infrastruktury pieszej i rowerowej. Miasto Lublin również podpisało już list intencyjny na dostawę zielonego wodoru, więc również będzie wdrażało te działania. I no oczywiście takim najbardziej klasycznym przykładem działań w zakresie celu 13 to są te działania, które tutaj pokazujemy na przykładzie Aleksandrowa Łódzkiego, a więc włączenie i zainwestowanie czy sprzyjanie też wykorzystaniu technologii związanych z budynkami pasywnymi, które są same w sobie energooszczędne i bardzo tutaj korzystne w zakresie obniżania emisji. Cel 15, o którym chciałabym powiedzieć, bo nie mam za dużo czasu dzisiaj, ale wydaje mi się, że jest to cel, który jest bardzo ważny i tutaj w zasadzie mówimy zawsze o zielonej infrastrukturze, zielonej, niebieskiej i błękitnej infrastrukturze. To są przykłady, które też w znacznej ilości miast polskich mają miejsce, natomiast wydaje mi się, że bardzo ważnym jest
to, co w tej chwili, w ubiegłym roku, czy nawet już dwa lata temu miało miejsce w Warszawie, a więc opracowanie bardzo kompleksowej, szczegółowej bazy drzew, stworzenie takiej bazy, która pozwala inteligentnie zarządzać zielenią w mieście, dostarcza informacje o nie tylko o gatunkach drzew, a więc już jak gdyby możemy dostosować bezpośrednio zasady pielęgnacji tych drzew, ale również o stanie ich zdrowotności i o zmienności. Więc to są działania, które bardzo wspierają zarządzanie miastem. Wrocław jest od wielu lat nagradzany za swoją aktywność właśnie w obszarze zielonej infrastruktury, natomiast bardzo ciekawym też przykładem jest Zabrze, które zostało nagrodzone za imponujące swym rozmachem działania na rzecz rozwoju miejskich terenów zieleni, w tym kompleksową rekultywację 183 hektarów silnie zdegradowanych terenów poprzemysłowych, z których wywieziono ponad 8 tysięcy ton odpadów. Te wszystkie przykłady są dostępne w naszym interaktywnym geoportalu, bo tutaj część z tych rzeczy, które Państwu pokazywałam, to były właśnie zrzuty z tego portalu. Bardzo proszę i zapraszam do zapoznania się z nimi. Są to niejednokrotnie inspiracje, ale też istnieje możliwość pokazania własnych dobrych praktyk, dlatego też bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie miasta uczestniczące w dzisiejszym spotkaniu i również miasta, które będą się przysłuchiwały, do zgłaszania, do udziału w konkursie, który organizujemy w ramach Ekomiasta. Konkurs 9. edycji, termin zgłaszania wniosków jest do 30 czerwca. Bardzo zapraszam na stronę ekomiasto.pl, tam są wszystkie informacje, które są potrzebne do zgłoszenia. Gdyby brakowało, to proszę o bezpośredni kontakt do mnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie Pani Marii za przedstawienie dokonań programu konferencji Ekomiasto i to, co ono oferuje miastom polskim. Tym samym kończymy blok ogólny, pokazujący to, co zrównoważone cele rozwoju znaczą dla miast. Teraz przechodzimy do celów bardziej szczegółowo, to znaczy, co one oznaczają bezpośrednio na miejscu. I z tego tytułu zapraszam panią Dorotę Pieszczuk, wiceburmistrz miasta Dzierżoniowa, który opowie nam o tym, co miasto Dzierżoniów realizuje w ramach programu Globalne Cele dla Miast. Pani Doroto, zapraszamy. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dorota Pieszczuk, zastępca burmistrza Dzierżoniowa. Dziękuję za zaproszenie. Tak, dziękuję za zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie, na konferencję poświęconemu wdrażaniu celów zrównoważonych. Będę chciała się podzielić tym, co Dzierżoniów zrobił w drodze do tego, aby wdrażać cele zrównoważonego rozwoju. XXI wiek to oczywiście jest nasilająca się urbanizacja i tak miasta stanowią obecnie 3% całej powierzchni naszej planety. A tak jak to przed chwileczką z prezentacji widzieliśmy, ponad 50% ludzi całej planety mieszka obecnie w miastach, a prognoza jest taka, że do 2050 roku będzie zamieszkiwało ponad 65%. Zatem są to duże wyzwania dla nas, przede wszystkim dla środowiska, stąd tak ważne jest mądre i dobre zarządzanie miastem dla wdrożenia celów i dla dobrej przyszłości naszych miast. Dlatego oczywiście zauważamy, że trendy jeszcze do niedawna były zabetonowywania miast, zaasfaltowywania miast, natomiast my musimy patrzeć w kontekście zmiany klimatu, nad zmianami, nad
tym, żeby zbudować takie miasto, które jest odporne na różnego rodzaju kryzysy. Oczywiście tych wyzwań jest dużo, bo chociażby właśnie wyzwania związane ze zmianą klimatu, ale i wody opadowe, zielenie, łąki kwietne, odpady, a zmiana sposobów ogrzewania chociażby. I dlatego tak istotne te cele zrównoważonego rozwoju, które wprowadzone zostały agendą 2030 przez ONZ i tu podpisane przez prawie 200 państw, między innymi Polskę, i wdrażane na poziomie kraju, i tutaj wiele dokumentów, chociażby miejska polityka krajowa i wiele dokumentów i wskaźnikowane, sprawdzane, jak to jest realizowane, ale my z perspektywy naszego miasta byliśmy ciekawi, jak te cele zrównoważonego rozwoju my realizujemy, na jakim etapie jesteśmy. I kiedy pojawiła się możliwość przystąpienia do projektu Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju na poziomie lokalnym prowadzony przez Urbact, nie mieliśmy wątpliwości, że chcemy do tego projektu przystąpić, między innymi po to, żeby dodefiniować, gdzie jesteśmy, w którym miejscu, a dookreślić naszą wizję, ale również czerpać doświadczenie naszych miast partnerskich. W tym projekcie bierze udział 19 miast z 19 państw, gdzie spotykamy się i wymieniamy doświadczeniem, inspirujemy, także mam nadzieję, że z tego powstanie pewna strategia, plan działania dla naszego miasta, ale nie tylko. Nasze miasto, przystępując do tego projektu, oczywiście powołaliśmy taką lokalną grupę Urbactu, składająca się z prawie 40 osób. Tutaj do tej grupy zaprosiliśmy nie tylko przedstawicieli oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, przedsiębiorców, biznes, ale przedstawicieli NGO-sów. Tutaj jest wiele podmiotów, ale przede wszystkim też młodzież. Pracujemy w grupach po to, żeby najpierw dookreślić dla poszczególnych celów, bo takie zadanie sobie wyznaczyliśmy, dla poszczególnych celów, jakie działania już są realizowane w mieście od wielu lat, które pozwolą nam realizować poszczególne cele. Wyszło nie najgorzej. Okazuje się, że wiele zadań już jest realizowanych, ale dookreśliliśmy sobie pewną wizję i misję oraz kierunek, do jakiego dążymy, co chcemy osiągnąć. Przed nami plany działań szczegółowych, cele szczegółowe. Udało nam się już dla dwóch obszarów, bo ja powiem, że te 17 celów są jakby tak zintegrowane, połączone w takie 5 obszarów. Tutaj mówimy o obszarze planeta, ludzie, ale również partnerstwo, pokój i dobrobyt. Także ta lokalna grupa pracowała nad wszystkimi celami już, a w obszarach tych 5 stworzyliśmy wizję i misję. Dla tych obszarów mamy już zadedykowane działania na najbliższy czas. Przypominam, że zostało nam tak naprawdę raptem 8 lat, żeby pokazać, że zrealizowane są cele, że osiągnęliśmy my jako państwo te wszystkie cele. Czyli przed nami jeszcze wskaźnikowanie pewnych zadań. Oczywiście jeśli chodzi o... Przejdę już teraz do konkretów. W tym skupię się przede wszystkim dzisiaj na obszarze planeta, ale tak jak wybrzmiewało tutaj wielokrotnie, każdy z tych obszarów się przenika, bo nie można tylko zająć się obszarem planeta bez uwzględnienia obszaru ludzie. W obszarze planeta tutaj głównie powiem, co udaje nam się już do tej pory wykonać w naszym mieście, to zmiana sposobu
ogrzewania. Realizujemy wiele projektów i tych takich na poziomie krajowym, ale też lokalnym, bo i czyste powietrze, inwestycje związane ze zmianą sposobu ogrzewania, chociażby poprzez dofinansowanie pomp ciepła, ale również programy nasze lokalne, program Małe Ulepszenia, gdzie dofinansowujemy naszym mieszkańcom te źródła ciepła, zmianę, inwestycje z nieekologicznych w ekologiczne, ale również w zasobach komunalnych zmiana sposobu ogrzewania, to tutaj zwalniamy chociażby z czynszu te podmioty, które takich zmian dokonują. Ale chcemy wprowadzić teraz przy tej okazji nowy program czynszowy. Te osoby, ci mieszkańcy, którzy zmieniają źródło ciepła z nieekologicznych na ekologiczne, będą zwolnieni w kolejnych latach z czynszu. Ten system chociażby za poprzedni rok to było około 2 milionów inwestycji. Myślę, że to już jest dużo, ale to jest właśnie wyzwanie przed nami, aby do 2024 roku już ten system zmiany sposobu ogrzewania dokonać. Także przy okazji analizy tych celów zrównoważonego rozwoju widzimy, jak to jest istotne, jak musimy przyspieszyć, chociaż już dużo się udało zrealizować. Jest u nas system ciepłowniczy i to tak naprawdę realizuje podmiot prywatny. To nie my doprowadzamy do wspólnot mieszkaniowych podłączenie do powiedz tego ciepła energetycznego, ale w zeszłym roku również wprowadziliśmy tutaj uchwałą Rady Miejskiej zwolnieniu z podatku od nieruchomości te podmioty gospodarcze, które również zmieniają sposób ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczny. Zatem tak podsumowując, powiem, że blisko 200 inwestycji zrealizowanych w naszym mieście w zeszłym roku, ale przed nami jednak jeszcze wyzwanie, bo tych przestrzeni i wymian źródeł ogrzewania jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o zieleń w naszym mieście, to jest to, na co chcemy postawić bardzo mocno. Przyjęliśmy taką zasadę w mieście, że nasadzamy w momencie, kiedy musimy już dokonać wycięcia, wycinki drzew, chociaż staramy się unikać, ale czasem sytuacje są takie, że jest to koniecznością. Stosujemy zasadę, że przynajmniej co najmniej dwa dodatkowe drzewa dosadzamy. W przeciągu ostatnich 3 lat udało nam się nasadzić nowych ponad 1500 drzew. W ostatnim roku było to blisko 200 drzew. Oprócz takich elementów tej miejskiej zieleni, nasze stowarzyszenia, mieszkańcy współpracują z nami na rzecz właśnie lepszej zieleni w naszym mieście. Bo chociażby Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa realizuje program od wielu lat Piękno Zieleni wokół nas. Program polegający na tym, że zachęca mieszkańców do realizacji takich zadań, żeby wokół swoich domów, nie tylko jednorodzinnych, ale wielorodzinnych, zagospodarowywać tereny zielone. Tu oczywiście jest to w formie konkursu, czyli też są nagrody. Mamy również skwer oddany w ręce między innymi stowarzyszenia, które to organizuje takie cykliczne imprezy i zaprasza mieszkańców do wspólnego nasadzenia i dbanie o ten obszar zielony w naszym mieście. Jest dobra inicjatywa również stowarzyszenia naszego dzierżoniowskiego nasadzania lilaków w naszym mieście, lilaki, czyli pospolicie nazywane bez. Tu od kilku lat są dokonywane te nasadzenia. W ubiegłym roku było to prawie 200 lilaków, ale nie tylko w parkach, w alejach, na skwerach, ale również w naszych jednostkach organizacyjnych.
Ten obszar zieleni jest bardzo ważny. Widzieliśmy tutaj na tym pierwszym filmie promujące nasze miasto, że mamy kilka ładnych parków z wysokimi, starymi drzewami. Dbamy o ten dobrostan. Mamy wiele parków już zrewitalizowanych, ale na pewno do 2030 chcemy, żeby te wszystkie tereny zielone i parki świeciły przykładem i były odnowione. Bardzo ważna rzecz, na którą stawiamy, to edukacja, edukacja proekologiczna, edukacja i świadomość, budowania świadomości, odbania o tereny zielone, ale o właśnie o zmianę sposobu ogrzewania. Kolejnym obszarem istotnym dla nas to jest również edukacja w zakresie segregacji odpadów. Tutaj bardzo nam zależy na zbudowaniu wyższej świadomości w społeczeństwie. Oczywiście to jest konsekwencją tego, jest i wysokość za odpady, ale przede wszystkim budowanie świadomości tej ekologicznej związaną z segregacją odpadów. I kolejnym obszarem, na który chcemy zwrócić uwagę, to również ograniczenie, odprowadzanie wód deszczowych poprzez retencję, poprzez zatrzymywanie wód opadowych i to jest nasze wyzwanie, które sobie na najbliższe lata stawiamy. Tu przedstawione są dwa obszary, bo dzisiaj zostałam zaproszona do obszaru i do przedstawienia tego obszaru środowisko, a przedstawiam wizję, jaką nasz zespół urbaktowy zaproponował. Jeśli chodzi o planetę, to Zielony Dzierżoniów zaprasza, czyli te miejsca zielone, ekologiczne, z retencją. Natomiast jeśli chodzi o obszar ludzi, to Dzierżoniów atrakcyjne miejsce do dobrego i bezpiecznego życia. Też wybrzmiało na początku, burmistrz Dzierżoniowa powiedział, że Dzierżoniów jest miastem niecałe 30 tysięcy ludności. A jeszcze kilkanaście lat temu było to 36 tysięcy. Czyli ta depopulacja to jest to wyzwanie, z którym będziemy się zmagać w najbliższym czasie i stawiamy sobie właśnie jako wyzwanie i podejmowanie działań w tym kierunku, żeby zatrzymać odpływających mieszkańców i było to miasto atrakcyjne do mieszkania. Dziękuję. Mam mikrofon chyba mój. Chcieliśmy poprosić pana Artura Zielińskiego, zastępcę prezydenta miasta Płocka, aby przedstawił nam, jak Płock wdraża na swoim terenie cele zrównoważonego rozwoju. Panie prezydencie, bardzo prosimy. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie podczas najbliższego seminarium. Cieszę się, że mogę w nim uczestniczyć. Żałuję, że zdalnie, ale ze względu na obowiązki muszę uczestniczyć w ten sposób. Mam nadzieję, że przy kolejnym spotkaniu będę mógł uczestniczyć z Państwem i podzielić się bezpośrednio swoimi spostrzeżeniami. Proszę Państwa, podczas dzisiejszego spotkania będziemy dużo rozmawiać i dywagować na temat celów zrównoważonego rozwoju. W Płocku realizacja celów zrównoważonego rozwoju jest jednym z głównych priorytetów miasta Płocka od wielu, wielu, wielu lat. Na początek chciałbym wspomnieć o roku 2004 roku, kiedy to powstało pierwsze w Europie Wschodniej Centrum CIFAL. Centrum CIFAL powstało w Płocku. Był to ośrodek szkoleniowy Instytutu ONZ do spraw badań i szkoleń UNITAR. Płocki CIFAL jest jednym z 24 centr szkoleniowych w całym świecie. Głównym naszym celem szkoleniowym jest rozwijanie i wzmacnianie potencjału ludzkiego, aby lepiej odpowiadać na wyzwania rozwojowe i ułatwiać partnerstwa między miastami. W
wzajemna międzynarodowa współpraca ośrodków CIFAL jest również działaniem na poziomie lokalnym, skoncentrowanym na tworzenie platformy dialogu i dzielenia się wiedzą w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem. Kluczowym elementem, który nam przyświeca, jest przede wszystkim dzielenie się naszym doświadczeniem, budowanie aglomeracji w miejskiej w oparciu o ideę Smart City. Mieliśmy w ostatnim czasie wiele działalności, w ramach których CIFAL mógł nawiązywać wiele kontaktów, budować i rozwijać potencjał przedstawicieli władz samorządowych i działać lokalnie oraz ponadlokalnie. Tylko w ostatnich miesiącach mieliśmy kilka spotkań w ramach innych oddziałów na terenie całego świata. W ubiegłym miesiącu gościliśmy w Płocku delegację głównego generalnego dyrektora CIFAL oraz dyrektora CIFAL Malaga. Podczas tego spotkania zapadło kilka kluczowych decyzji, które mam nadzieję, że w najbliższym czasie przeniosą się przede wszystkim na pomoc dla Ukrainy. To, co dla nas najistotniejsze, najważniejsze w obecnym czasie. Ale przechodząc przede wszystkim do celów zrównoważonego rozwoju, to Płock od wielu, wielu lat stawia sobie za główny cel element związany z czystą wodą i warunkami sanitarnymi. Tylko w ostatnich kilku latach doprowadziliśmy do zmodernizowania całego układu technologicznego przepompowni. Mieliśmy tą sposobność, żeby na początku tego roku otworzyć nowe ujęcie wody powierzchniowej. Wody powierzchniowej, która na dzień dzisiejszy dostarcza około 30% wody do stacji uzdatniania wody w Płocku. Mamy w Płocku dwie stacje uzdatniania wody. Jedną dużą, znajdującą się w centrum miasta, ale również mamy drugą stację uzdatniania wody, która zlokalizowana jest na lewym brzegu Wisły. Ta stacja została w ubiegłym roku zmodernizowana tak, żeby móc zabezpieczyć kilkanaście tysięcy osób w wodę, która znajduje się pod ziemią, jeżeli chodzi o wydobycie. Zainwestowaliśmy w kilka nowych studni, które powodują, że jesteśmy w stanie w krótkim czasie uniezależnić się od wody z Wisły. Różnie to bywa. Wiadomo, że w ten sposób jesteśmy w stanie również zabezpieczyć się w przypadku zarówno zanieczyszczenia, jak i braku odpowiedniej ilości wody z Wisły. Celem, który nam przyświeca, jest również stawianie na innowacyjność, przemysł i infrastrukturę. Od wielu, wielu lat miasto Płock inwestuje w młodzież. Cyklicznie organizujemy maraton programistyczny. Jest to maraton, który trwa 40 godzin. Proszę Państwa, 40 godzin, podczas których tylko w ubiegłym roku ponad setka młodzieży, która dzieląc się podczas tych 40 godzin swoimi informacjami, swoimi dotychczasowymi doświadczeniami, jak również pomysłami, jest w stanie wygenerować nowe informacje, jest w stanie wygenerować nowe programy, nowe projekty, które pozwalają nam na realizację naszego zamierzenia, jakim jest miasto Smart City. Nie będzie dobrej infrastruktury, jeżeli nie będziemy w nią inwestować. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura to kolejny cel, który realizujemy w ramach celów zrównoważonego rozwoju. W ostatnim dziesięcioleciu pobudowaliśmy dość znaczną ilość dróg skomunikujących największą rafinerię w Polsce, nie tylko z miastem, ale przede wszystkim tworzyliśmy obwodnice, które ułatwiają osobom, które chciałyby w miarę w sposób komfortowy, szybki przedostać się do największego zakładu rafineryjnego, który obsługuje na dzień dzisiejszy dziesiątki cystern, który obsługuje setki osób zainteresowanych współpracą, ale przede wszystkim kilka tysięcy osób, które codziennie dojeżdża do pracy. Tego typu inwestycja spowodowała również rozszerzenie możliwości utworzenia strefy przemysłowej. Te inwestycje otwierają nam nowe tereny inwestycyjne. To realizowaliśmy do tej pory i to realizujemy w dalszym ciągu. W tej chwili mamy projekt na
realizację dokończenia ulicy Nowej Przemysłowej, która pozwoli nam otworzyć tereny na prawie 110 hektarów usług inwestycyjnych. To, o czym wspomniałem wcześniej, jednym z elementów, który nam przyświeca, jest zapobieganie temu, co się dzieje w zakresie nierówności. Mniej nierówności to przede wszystkim więcej pracy, więcej zaangażowania i więcej inicjatywy z naszej strony. Od pierwszego dnia wojny miasto Płock zaangażowało się w pomoc Ukrainie. Od pierwszego dnia przesyłaliśmy zarówno datki pieniężne, jak i przede wszystkim dary, te niezbędne, które są dziś bardzo potrzebne, jeżeli chodzi o mieszkańców Ukrainy. Mamy miasto Żytomierz, które jest z nami zaprzyjaźnione i tylko w ostatnich miesiącach przekazaliśmy kilkanaście samochodów ciężarowych wypełnionych darami, ale również w ramach odpowiedzi na potrzeby miast ukraińskich w ubiegłym miesiącu przekazaliśmy 4 autobusy komunikacji miejskiej, które mają służyć mieszkańcom tego miasta do skomunikowania się zarówno w obwodzie zagrożonym, jak i w obwodach tych, które musiały poświęcić dziś autobusy na cele wojenne, na cele militarne. Te działania cały czas trwają. Między innymi w ubiegłym miesiącu, to było pokłosie wcześniejszej wizyty przedstawiciela delegatury CIFAL w Maladze, został podpisany trójstronny list intencyjny o pomocy i wsparciu, nie tylko tym finansowym, nie tylko tym w zakresie darów, ale również w zakresie innych elementów, które pomogą w przyszłości odbudować Ukrainę. Dotarła do nas informacja, że pomoc inżynierska, projektowa w zakresie opieki zdrowotnej to są te elementy, które za chwileczkę będą niezbędne i potrzebne do tego, żeby jak najszybciej tę infrastrukturę odbudować. Dlatego też w ramach porozumienia trójstronnego podpisanego pomiędzy Żytomierzem, Malagą a Płockiem powstał nowy projekt, w zakresie którego będziemy wspierać zarówno technologicznie, technicznie, jak i finansowo nadal to, żeby jak najszybciej Ukraina czy też miasto bezpośrednio Żytomierz odbudowało się. To są te elementy miękkie, ale te elementy, które są niezbędne i ważne dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Na bieżąco od wielu, wielu lat odpowiadamy na potrzeby rozwoju miasta. Kolejnym celem, o którym chciałbym omówić, którym chciałbym poświęcić chwilę, jest cel zrównoważone miasto i społeczność. Dziś zarówno miasto, zarówno nasz urząd, jak i spółki, które nam podlegają, realizujemy przebudowę poszczególnych kwartałów centrum miasta po to, żeby odbudować, wyremontować, zrewitalizować starówkę celem dostosowania do potrzeb pod kątem zwiększenia ilości mieszkańców i pobudzić proces rewitalizacji w mieście. Realizujemy to za pomocą własnych środków, środków spółek komunalnych, jak również wielu przedsiębiorców, idąc w ślad za naszą inicjatywą, realizuje podobne działania. Więc ten cel na bieżąco jest realizowany. W najbliższym czasie będziemy realizować kolejne obiekty. Płock zmienia się z roku na rok, tak więc mam nadzieję, że będzie okazja ku temu, żeby Państwo również przyjeżdżając do Płocka mogli ocenić naszą pracę. Realizujemy wszelakie cele. Celem kolejnym, o którym chciałbym chwilę z Państwem porozmawiać, jest cel, który nam chyba wszystkim przyświeca w ostatnim czasie, a mianowicie odpowiedzialność, konsumpcja i produkcja. Na tym etapie realizujemy wiele, wiele celów. Przede wszystkim to, co nam udało się zrealizować w ostatnich latach, to inwestujemy w gospodarkę w obiegu zamkniętym. W pierwszej kolejności pobieramy energię ze słońca celem zasilania elektrowni odpadów. Kolejnym dużym projektem, który realizujemy wspólnie z wodociągami i wspólnie z PKN Orlen, to jest projekt, tak dumnie nazwany projekt Blue Bridge. Pierwsza umowa trójstronna została podpisana 2 tygodnie temu. Celem tego porozumienia będzie stworzenie obiegu zamkniętego wody w kontekście ścieków i wody, która jest potrzebna na cele produkcyjne. W ramach
opracowania projektu będziemy chcieli zachować całą ilość wód wyprodukowanych, czyli tych ścieków, które zostaną wyprodukowane przez wodociągi. Obiekt zamknięty spowoduje, że te ścieki nie trafią do Wisły. Te ścieki będą oczyszczalne na naszej oczyszczalni, a następnie dzięki dostosowaniu technologii zostaną one przekazane do celu produkcyjnego na chłodzenie i na inne cele niezbędne, dla których do tej pory PKN Orlen pobierał wodę z Wisły. Także poprzez ten obiekt zamknięty będziemy dbali o ochronę środowiska, czystość, a i ilość wody, która będzie pobierana z Wisły, będzie dużo mniejsza. Adaptacja do zmian klimatu to nie tylko to, o czym wspomniałem wcześniej, dbanie o ekologię, dbanie o zabezpieczenie na przyszłość wody. Na bieżąco realizujemy szereg projektów, które umożliwi nam adaptację pod wieloma względami. Nasz pan prezydent Andrzej Nowakowski jest czynnym uczestnikiem ścieżek rowerowych. Bardzo często nasi mieszkańcy Płocka mogą zauważyć naszego prezydenta poruszającego się z pracy do pracy, co pozwala innym również uczestniczyć w tym projekcie. Uczestniczymy również w wielu, wielu projektach promujących poruszanie się po drogach rowerowych. Tylko w Płocku i najbliższej okolicy mamy prawie 70 kilometrów dróg rowerowych. Z roku na rok tych dróg przybywa. W ramach prowadzonych nowych inwestycji staramy się dostosować taką infrastrukturę, żeby te drogi rowerowe również powstawały. Mamy zakupionych już 29 autobusów hybrydowych. Nasza Straż Miejska i nie tylko ta służba jest wyposażona w pojazdy elektryczne. Zastosowaliśmy również metodologię parkuj i jedź. Mamy dwa duże parkingi przystosowane dla kilkuset samochodów. Znajdują się one po obu krańcach miasta Płocka, tak żeby mieszkańcy, ci, którzy przyjeżdżają z lewej strony Wisły, mogli przyjechać niedaleko z ZOO i tam mogli pozostawić samochód i dalej poruszać się komunikacją, jak również od strony północnej został pobudowany bardzo duży parking na ulicy Bliskiej i tam można pozostawić samochód. Coraz więcej mieszkańców Płocka korzysta z tej infrastruktury. Na bieżąco Płock zaczyna się mocno zazieleniać i to nie jest tylko element wiosny, ale to jest również element programu, który wiele lat temu został przez nas wdrożony i jest realizowany. W Płocku pojawia się coraz więcej zieleni, coraz więcej placów zyskuje na kolorze zielonym, jak również tylko w ostatnim roku posadziliśmy kilkaset drzew na terenie miasta Płocka. Powstają nowe parki. Jesteśmy w trakcie projektowania jednego z największych parków w Płocku. Będzie on miał prawie 4 hektary i znajduje się niemalże w centrum miasta. Także co roku, jeżeli nie jest kolejny teren zazieleniony, to powstaje jeden z parków, który jest przydatny zarówno dla spędzania wolnego czasu, jak i przede wszystkim dbania, jeżeli chodzi o ekologię. Tak więc proszę Państwa, ze swojej strony serdecznie dziękuję za uwagę. Żałuję tylko, że nie mogę być z Państwem bezpośrednio, ale jeżeli tylko nadarzy się okazja, będę do Państwa dyspozycji i będę mógł odpowiedzieć na pytania. Na dzień dzisiejszy moim celem było przedstawienie Państwu, w jaki sposób Płock realizuje swoją strategię zrównoważonego rozwoju. Myślę, że przykładów będą mogli Państwo aplikować również do swoich jednostek. Więc dziękuję serdecznie za uwagę i życzę Państwu miłego dnia. Dziękuję. Dziękujemy Panu Prezydentowi. Proszę Państwa, cele zrównoważonego rozwoju realizowane są także w Rawiczu. Pan Paweł Szabaj, zastępca burmistrza miasta Rawicza i pan Bernard Piskosz, kierownik Biura Projektów i Funduszy, przedstawią nam dokonania miasta Rawicz w tym obszarze, głównie dotyczący przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu. Panowie, bardzo proszę. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować za możliwość uczestnictwa w dzisiejszym seminarium. Czujemy się jako Rawicz, miasto niezbyt duże, 20-tysięczne, bardzo wyróżnieni, docenieni, że możemy się podzielić swoimi praktykami, których przyznam, że jest dość dużo. Rawicz jest miastem leżącym na styku dwóch województw, Dolnośląskiego i Wielkopolskiego.
potocznie nazywamy się Południową Bramą Wielkopolski. Lokalizacyjnie jesteśmy bardzo dobrze usytuowani, a nie ukrywam, że rozwój ten wszechstronny, zrównoważony leży nam mocno na sercu i tutaj rozwijamy nasze miasto w różnych aspektach środowiskowych, społecznych, ekonomicznych poprzez różnego rodzaju projekty twarde i miękkie. Wiadomo, jeżeli mówimy o tych projektach twardych, inwestycyjnych, tutaj w ostatnim czasie poczyniliśmy bardzo dużo działań powodując zmniejszenie ruchu w centrum naszego miasta. Wynieśliśmy ruch samochodowy na zewnątrz poprzez inwestycji zewnętrznej, gdzie wokół Rawicza wybudowały się obwodnice. Oprócz tego z centrum miasta też jak gdyby likwidujemy skrzyżowania, które są z sygnalizacją świetlną, zamieniając je na ronda, gdzie ten ruch bardzo się upłynnił, ograniczamy tak zwanych korków, nie mamy. Oprócz tego też bolączką naszego miasta wcześniej była chociażby możliwość posiadania infrastruktury rowerowej, której w tym momencie już mamy bardzo dużo i przez centrum naszego miasta możemy swobodnie się poruszać rowerami. Nasi mieszkańcy również korzystają z różnych ścieżek biegowych, gdzie naprawdę widzimy, że dzięki tej infrastrukturze społeczeństwo zaczęło aktywnie uczestniczyć w swoim życiu takim po pracy. Wiele działań prowadzimy również edukacyjnych, takich informujących nasze społeczeństwo o działaniach chociażby związanych z ochroną środowiska i tutaj już wdrażamy wiele projektów, począwszy od naszych najmłodszych mieszkańców, czyli różnego rodzaju konkursy ekologiczne, pogadanki, konferencje. No, tych działań jest bardzo dużo. W celu realizacji wielu naszych projektów, chociażby związanych z niską emisją, wstępujemy w różnego rodzaju partnerstwa ze stowarzyszeniami, z samorządami ościennymi, czy też szerzej idąc chociażby z Urzędem Marszałkowskim Wielkopolskim, Dolnośląskim. Nasz taki flagowy projekt, czyli przymierzamy się do budowy rowerowej S5, a o tym troszeczkę później pan Bernard Piskosz opowie. Czyli tych działań naprawdę mamy bardzo dużo, chociażby to, że zazieleniamy nasze tereny rekreacyjne, dbamy o rekreację. Chociażby w przyszłym roku będziemy już wiemy, będziemy realizować zagospodarowanie naszego poligonu, czyli takie zielone płuca Rawicza. Wiele środków będzie tam zainwestowanych, aby nasi mieszkańcy po pracy mogli w sposób swobodny i bardzo przyjemny odpoczywać. Retencjujemy wodę, ponieważ Wielkopolska już kilkunastu lat boryka się z problemem stepowienia, w związku z tym też budujemy zbiorniki podziemne, polder zalewowy, gromadząc wody opadowe, więc tych działań naprawdę mamy bardzo dużo. Bardzo mocno wdrażamy nasze społeczeństwo poprzez ich aktywny udział w różnych eventach, spotkaniach, organizacje pożytku publicznego, różnego rodzaju organizacje społeczne będące w naszej gminie na wioskach, więc naprawdę integrujemy społeczeństwo, edukujemy i efekty naprawdę są widoczne, a o takich może przykładach większych i mniejszych opowie już pan kierownik Bernard Piskosz, czyli nasze praktyki już konkretnie, które wdrażamy w naszym mieście. Dziękuję panie burmistrzu. Dziękuję panie burmistrzu za to słowo wstępu. Zrównoważony rozwój, czyli ten główny cel, który przyświecał naszym działaniom, które tak naprawdę od jakiegoś czasu już realizujemy. Zresztą możemy się też pochwalić, że gmina Rawicz była też jednym z sygnatariuszy 100 miast podpisujących deklarację katowicką. Także staramy się konsekwentnie wytyczone cele realizować i w ramach tego zrównoważonego rozwoju przyjęliśmy sobie również dwa cele uzupełniające, między innymi działania na rzecz ochrony klimatu, jak i działania związane z realizacją tych celów w partnerstwach, o czym właśnie chcielibyśmy powiedzieć.
Jednym z flagowych przykładów działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w dziedzinie związanej z ochroną powietrza, po części też z mobilnością miejską, była inicjatywa w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast, projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gdzie wspólnie z gminą Żmigród i Bojanowo, realizując cel wynikający z miejskiej inicjatywy działania, która była dokumentem wypracowanym podczas warsztatów Partnerskiej Inicjatywy Miast, przyjęliśmy sobie za cel wykonanie projektu czy koncepcji dla rowerostrady S5 wykorzystującej drogi techniczne biegnące wzdłuż trasy szybkiego ruchu S5 na pograniczu województw dolnośląskiego i wielkopolskiego i zaprosiliśmy do współpracy tutaj partnerów, zarówno samorządy województw, jak i gminy, z którymi dokonaliśmy montażu finansowego w tym przedsięwzięciu, czego efektem jest powstanie programu funkcjonalno-użytkowego dla odcinka między gminą Rydzyna w województwie wielkopolskim, a gminą Prusice w województwie dolnośląskim, gdzie planujemy do przebudowy około 44 km dróg na łącznej trasie około 100 km. To działanie generalnie jest jednym z wielu działań w dziedzinie mobilności i wpływu na poprawę jakości powietrza, gdzie chcemy kształtować wśród mieszkańców postawy zmierzające do tego, żeby rezygnować z samochodu tam, gdzie można przemieszczać się rowerem. Przykładem tego może być współpraca z powiatem rawickim i z gminą Pakosław, gdzie wspólnie zrealizowaliśmy kończący się już projekt budowy ścieżki rowerowej Rawicz-Osiek, która ma umożliwić mieszkańcom komunikację pomiędzy tymi gminami, dojazd do pracy, a także korzystanie z roweru jako środka komunikacji w celach turystycznych, rekreacyjnych i zakupowych. Dosyć ciekawym przykładem na rzecz ochrony powietrza jest również współpraca w ramach lokalnej grupy działania Gościnna Wielkopolska i mówię o tym nieprzypadkowo, ponieważ jest to twór, który w naszym przynajmniej przypadku jest partnerstwem, które pokazuje, że działania na obszarach wiejskich mogą również przełożyć się na skuteczne działania na obszarze miasta, ponieważ nie należymy ani do ZIT-u, ani OSI. Działania w ramach lokalnej grupy działania są jakby przełożeniem tych celów zrównoważonego rozwoju na gminy miejsko-wiejskie, które są członkami tego stowarzyszenia. I przykładem tego mogą być doświadczenia zaczerpnięte z wcześniejszych inicjatyw na rzecz poprawy jakości powietrza, między innymi montaż instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich, a skłoniło nas do podjęcia dalszych inicjatyw w ramach współpracy z Stowarzyszeniem LGD Gościnna Wielkopolska. Zdarzenie, a właściwie zdarzenia wynikające z tego, co się działo na obszarach miejskich po deszczach nawalnych. Jak możecie Państwo zauważyć na slajdach, faktycznie w ścisłej zabudowie urbanistycznej miasta, zabytkowej zresztą, borykaliśmy się z klęską żywiołową, która następowała po deszczach nawalnych. Liczne podtopienia sprawiły, że podjęliśmy działania w kierunku budowy polderu zalewowego, o którym powiem za chwilę, ale też licznych działaniach związanych z małą retencją. We współpracy ze Stowarzyszeniem LGD Gościnna Wielkopolska zaplanowaliśmy budowę ogrodu deszczowego, który będzie się mieścił, jak na wskazanym slajdzie, w obrębie skrzyżowania dróg przy jednej z naszych szkół. Kontynuacją jakby działań wcześniejszych jest właśnie budowa tego ogrodu deszczowego. Wcześniejsze działania, myślę tutaj w kwestii bardziej infrastruktury, polegały, jak już wspomniałem, na budowie polderu zalewowego, który odprowadzał nadmiar wód z obszaru miejskiego, ale też budowie zbiorników retencyjnych, które umożliwiały wykorzystanie ponowne tej wody, co zresztą się dzieje, do podlewania zielonych obszarów miejskich. Przykładem tego jest budowa jednego z takich zbiorników przy szkole, a także pomniejszych zbiorników, również z dotacji zewnętrznych. Na poprzednim slajdzie źródłem dofinansowania był program operacyjny Infrastruktura i Środowisko, natomiast kolejne pomniejsze zbiorniki zaczęliśmy montować
dzięki dotacjom samorządu województwa wielkopolskiego. Podejściem zintegrowanym do zrównoważonego rozwoju, który tak naprawdę wykorzystuje doświadczenie na pograniczu kilku dyscyplin, jest projekt Human Smart Cities, współfinansowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gdzie dzięki współpracy i również partnerstwu, tym razem z Politechniką Warszawską, podjęliśmy trud budowy teleinformatycznego systemu zarządzania miastem przy wykorzystaniu danych z oświetlenia ulicznego, które chcemy zamienić na energooszczędne, montażu czujników jakości powietrza, które informowałyby nas o stanie powietrza w centrum miasta, a także systemu monitoringu wizyjnego. Dzięki temu aplikacja na urządzenia mobilne pozwala modelować ruch miejski, oświetlenie uliczne, a także kontrolować szkodliwe emisje z gospodarstw domowych. Te dane otwarte, mamy nadzieję, że być może jak w przypadku Płocka przyczynią się również do organizacji hackatonów czy maratonów informatycznych dla uczniów z obszaru gminy i tego byśmy sobie też życzyli. Przykładem jakby partycypacji społecznej, a więc zaangażowania tego partnerstwa na polu lokalnym są konsultacje społeczne w temacie Human Smart City i to zarówno z młodszą grupą mieszkańców, seniorami, jak i też poprzez czynne zaangażowanie chociażby w rajdy rowerowe, które łącząc formę edukacyjną z rozrywką na rowerze uświadamiają mieszkańcom, jak ważny jest to temat. Przykładem jakby konsultacji społecznych jest również ankieta internetowa, którą opracowaliśmy na potrzeby projektu Human Smart Cities. Dlaczego nam się udaje? Dlatego, że działamy w partnerstwach. Mówiłem już o współpracy z Politechniką Warszawską, która jest konsultantem merytorycznym dla naszych działań w projekcie Human Smart City, ale udaje nam się to również dzięki dlatego, że wykorzystujemy doświadczenie samorządów lokalnych, które partycypują z nami zarówno pod kątem organizacyjnym przy realizacji inwestycji, jak i przy montażu finansowym, czego przykładem jest projektowanie i budowa infrastruktury komunikacji rowerowej, jak i stworzenie przez te samorządy Stowarzyszenia Rowerowa S5, która w tym przypadku tak naprawdę daje charakter ponadregionalny pewnym przedsięwzięciom, czego przykładem jest zaangażowanie gmin dolnośląskich i wielkopolskich w realizację projektu Rowerowa S5. Dzięki współpracy z lokalną grupą działania Gościnna Wielkopolska udaje nam się pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale jak pokazują przykłady działań na rzecz ochrony klimatu na obszarach wiejskich, te doświadczenia można przenieść również na obszar miejski, czego przykładem jest właśnie koncepcja ogrodu deszczowego, który ma rozwiązać problemy z wodami opadowymi na terenie miasta. Podsumowując, jakie są efekty tej współpracy? Przede wszystkim łączymy miejscowości w powiecie rawickim na rzecz poprawy jakości powietrza. Chcemy, aby alternatywa, jaką daje rower, odciążył ruch miejski ze spalin i uczył mieszkańców tego, że komunikacja rowerem może być równie skuteczna, a nawet lepsza, aniżeli poruszanie się pojazdami spalinowymi. Projektowana rowerostrada pokazuje, że potrafimy wykorzystać infrastrukturę techniczną przy drodze krajowej dla połączenia miejscowości w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, co potwierdza tylko, że potrafimy współpracować ponad regionem Wielkopolski i łączyć te wspólne cele na pograniczu województw, ale jest to też dobitny przykład na to, że te nasze partnerstwa mają charakter uspołeczniony, a więc włączamy decydentów zarówno po stronie urzędów marszałkowskich, jak i województw czy wojewodów w proces decyzyjny dotyczący tego, jak będzie wyglądać nasza miejscowość czy nasze regiony. Projekt ogrodu deszczowego jest tak naprawdę koncepcją, która kontynuuje tematykę rozwiązywania problemów z wodami opadowymi. Jest to działanie na rzecz klimatu, ale tak jak już wcześniej powiedziałem, wynika ono z wcześniejszych doświadczeń, gdzie wiedzę dotyczącą tych rozwiązań na obszarach wiejskich można z dużą skutecznością wdrażać również na obszarze miejskim. Organizacja, jaką nam daje członkostwo w lokalnej grupie działania, pokazuje też, że
możemy działać w regionie. Jest to też ciekawy przykład na współpracę lokalnej grupy kierowanej przez społeczność. Bardzo dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. A teraz będziemy mieli przykład z Wrocławia, Aldo, prezentu. Tak. Dziękujemy serdecznie miastu Rawicz za tak ciekawą prezentację. Teraz zapraszamy miasto Wrocław i panią dyrektor Katarzynę Szymczak-Powinowską. Słyszymy się? Tak? Witam Państwa serdecznie, nazywam się Katarzyna Szymczak-Pomianowska, jestem dyrektorem Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Urzędzie Miejskim Wrocławia, tak zwanego Zielonego Departamentu. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Zostałam poproszona, aby przybliżyć Państwu udział Wrocławia w misji miast neutralnych dla klimatu inteligentnych do 2030 roku, misji, której gospodarzem, inicjatorem jest Komisja Europejska. Skąd taka inicjatywa? Miasta gromadzą 75% mieszkańców Unii Europejskiej. Jednocześnie są odpowiedzialne za konsumpcję 60% energii, generują 70% gazów cieplarnianych, jednocześnie zajmują zaledwie 4% powierzchni Unii Europejskiej. Dlatego tak niezmiernie istotne jest przeniesienie założeń Europejskiego Zielonego Ładu właśnie na poziom lokalny. To, co w tej chwili już mamy, mówiąc kolokwialnie, na stole, to ambicje redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55%. Miasta walczą o lepszą jakość powietrza, bezpieczniejszy transport, mniejsze zatłoczenie, o miasta 15-minutowych odległości. Jednocześnie inwestują w innowacje cyfrowe, klimatyczne, aby jak najszybciej osiągnąć te cele neutralności klimatycznej. 28 kwietnia Komisja Europejska ogłosiła listę zwycięskich 100 miast z grona Unii Europejskiej oraz 12 miast stowarzyszonych z Unią Europejską. Wrocław wraz z Warszawą, Krakowem, Łodzią i Rzeszowem znaleźli się w tym elitarnym gronie. No i przed nami czas wytężonej pracy. Z czym wiąże się udział w misji miast? To przede wszystkim promocje i wsparcie dla 100 europejskich miast w ich transformacji systemowej w kierunku neutralności klimatycznej do 2030 roku. Miasta te mają być przekształcone w ośrodki eksperymentów i innowacji, aby do 2050 roku wszystkie miasta europejskie mogły stać się neutralne dla klimatu, czyli te wybrane do misji mają być miastami referencyjnymi. Celowo wybrane zostały miasta na różnym poziomie rozwoju w kierunku neutralności klimatycznej, abyśmy nie mieli do czynienia tylko z prymusami albo tylko z takimi miastami, które są na początku swojej drogi, aby inne miasta mogły sobie znaleźć odpowiednie miasto referencyjne, na którym będą mogły się wzorować. W pierwszym okresie trwania misji, czyli w latach 2022-2023, na działanie innowacyjne zostanie przeznaczone 360 milionów euro z programu Horyzont Europa i będą to środki, które wymiernie mają wspierać uczestników misji w osiągnięciu ich neutralności klimatycznej. Pierwszym bardzo ważnym etapem będzie wypracowanie Climate City Contract, czyli kontraktu klimatycznego, który będzie szytym na miarę planem dla każdego miasta, dostosowanym do jego stopnia rozwoju, do jego potrzeb. Z tego planu będą wynikały konkretne działania, które należy zrealizować, aby neutralność klimatyczną osiągnąć. Do tego Climate City Contract zostanie oczywiście dopasowany konkretny plan inwestycyjny, a miasta otrzymają wsparcie w jego opracowaniu ze strony międzynarodowych ekspertów. Każde miasto będzie miało przydzielonego takiego eksperta. Po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską Climate City Contract, miasto otrzyma etykietę emisji, która będzie umożliwiała mu aplikowanie o dodatkowe środki, czy
będzie umożliwiała mu łatwiejszy dostęp do środków i programów wsparcia finansowego właśnie tych działań, które zostaną przewidziane w Climate City Contract. Misja przewiduje również demonstratory badań naukowych i innowacji na bardzo dużą skalę, aby te miasta, które znalazły się w misji, stały się właśnie takimi hubami innowacji i technologii. Wsparciem dla uczestników misji będzie specjalna platforma wymiany doświadczeń, wymiany informacji. Bardzo ważne jest to, że te działania przewidziane w ramach Climate City Contract mają mieć charakter międzysektorowy, aby uzyskiwać efekt synergii, aby uzyskiwać efekt dźwigni, by jak najmniejszym nakładem sił i środków uzyskiwać jak największe efekty, i to będzie, to jest największe wyzwanie, to chcielibyśmy wypracować. Kluczowy jest Climate City Contract, to będzie pewnego rodzaju umowa społeczna. Umowa społeczna pomiędzy sektorem publicznym, czyli urzędem, jego jednostkami, spółkami, ale również władzami, czy przedstawicielami władz regionalnych, krajowych, funkcjonujących we Wrocławiu. Pomiędzy sektorem prywatnym, czyli biznesem, deweloperami, inwestorami, którzy funkcjonują na terenie miasta, pomiędzy środowiskiem akademickim. Wrocław jest miastem akademickim i pokładamy tutaj bardzo duże nadzieje, jeśli chodzi o naszą współpracę z tym środowiskiem. Oczywiście bardzo ważny jest sektor organizacji pozarządowych, no i sami mieszkańcy, czyli mieszkańcy indywidualni, ale również ich przedstawiciele, czyli rady osiedli, czy centra aktywności lokalnej. Chodzi o to, aby wszyscy użytkownicy miasta czuli współodpowiedzialność za powodzenie wdrażania celu misji, inaczej ta misja się nie powiedzie. Nad czym będziemy pracowali? Oczywiście energia i efektywność energetyczna, czyli poprawa efektywności energetycznej budynków, wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej oświetlenia publicznego, wymiana źródeł ciepła na ekologiczne. Być może zidentyfikujemy jeszcze jakieś inne cele w tym obszarze. Oczywiście zrównoważony transport, gospodarka obiegu zamkniętego, smart technologie, redukcja emisji z transportu indywidualnego i publicznego jest bardzo ważna, jest tutaj jednym z głównych komponentów. Transformacja w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego również. Tutaj ważne są regulacje na szczeblu centralnym, ale one również będą stanowiły obszar naszych zainteresowań. No i wsparcie przemysłu i rozwoju innowacyjnych technologii, czyli ta współpraca z sektorem naukowo-badawczym. W ramach misji będziemy rozwijali również działania adaptacyjne, czyli minimalizowanie efektu miejskiej wyspy ciepła poprzez rozwój obszarów zieleni, gospodarowanie wodami opadowymi, rozwój błękitno-zielonej infrastruktury, ale także rozwój jadalnego miasta. Wrocław niedawno przystąpił do Paktu Mediolańskiego, do sieci miast DELIS. Te działania będziemy kontynuowali. No i budowanie współodpowiedzialności za neutralnie klimatyczny Wrocław wśród mieszkańców. Wśród tych wszystkich grup, które już wcześniej wymieniłam, to będzie wzmacniane narzędziami, zachętami, kampaniami i akcjami edukacyjnymi. Wszystko po to, aby wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców powodował ich jeszcze większe zaangażowanie w sukces misji. Tak jak powiedziałam, bez poczucia współodpowiedzialności, bez znalezienia się wspólnie na tym pokładzie misji, ona się nie uda. Musimy wszyscy tego chcieć i wszyscy zgodzić się na określony kurs w kierunku neutralności klimatycznej do 2030 roku. Założenia misji, jej zasady są oczywiście osadzone w celach zrównoważonego rozwoju, w zrównoważonych miastach i społecznościach, czyli tej jedenastce, która oczywiście przyświeca nam na co dzień i którą tutaj kreujemy. Oczywiście pozostałe cele zrównoważonego rozwoju jak najbardziej również mamy na uwadze. Jeśli chodzi tutaj o priorytety, będą się one różnie układały, ale ta jedenastka jest dla nas kluczowa. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć? W połowie czerwca widzimy się z innymi uczestnikami misji w Brukseli. Z miastami polskimi jesteśmy posłowie, że będziemy
tam sobie omawiali zasady naszej współpracy, bo chcemy jednak wspólnie budować te nasze kontrakty klimatyczne, aby zrobić to jak najszybciej, jak najlepiej i jak najszybciej móc uzyskać etykiety miast neutralnych, miast misji, aby móc aplikować o środki dedykowane na wsparcie miast jako uczestników misji. Dziękuję bardzo za uwagę. Mamy problem techniczny. Tak, dziękujemy serdecznie Wrocławiowi za tą bardzo ciekawą prelekcję. I teraz na zamknięcie tego bloku zapraszamy panią Magdalenę Głogowską z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, punktu kontaktowego programów badawczych. Czy się słyszymy, pani Magdaleno? Trzeba tylko włączyć mikrofonik. Mam nadzieję. Tak, słyszymy. Słyszymy, zapraszamy. Świetnie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, przybywam dzisiaj do Państwa z misją, a konkretnie z misjami Unii Europejskiej dla polskich miast i regionów. Bardzo dziękuję mojej poprzedniczce, która wprowadziła Państwa w założenia jednej z misji, ale misji jest więcej. I jeżeli mówimy o tym, że ktoś ma misję, to znaczy, że ktoś ma konkretny cel i konkretne zadanie do wykonania w określonym czasie. I tak Komisja Europejska postawiła przed nami, obywatelami Europy, kilka konkretnych misji. Misję związaną z inteligentnymi miastami neutralnymi dla klimatu, misję związaną z adaptacją do zmian klimatu, ale mamy także misję RAK, mamy misję dedykowaną zdrowym glebom i wreszcie mamy misję związaną z oceanami, morzami i wodami śródlądowymi. Dzisiaj skoncentruję się na dwóch misjach, które są najbardziej skierowane właśnie do miast, regionów i społeczności. Pierwsza z tych misji to miasta, to adaptacja do zmian klimatu. I tutaj... O, cele tej misji, jakie mamy zadania tutaj, to proszę Państwa, wsparcie regionów i społeczności europejskich w lepszym zrozumieniu, ale też w lepszym przygotowaniu się do tego, co nadchodzi wraz ze zmianą klimatu. Kolejny cel to współpraca z co najmniej 150 regionami i społecznościami europejskimi w celu przyspieszenia ich transformacji w kierunku odporności na zmianę klimatu i co najmniej 75 projektów wielkoskalowych, demonstracyjnych w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Szanowni Państwo, przede wszystkim zacznę od gratulacji dla Polski od Clary de la Torre, menedżera tej misji. Tutaj pozwoliłam sobie wkleić taki wykres, na którym widać bardzo jasno, który z krajów europejskich jest najbardziej zainteresowany udziałem w misji adaptacja do zmian klimatu. Tak, proszę Państwa, to jest Polska, to jesteśmy my. Zgłosiło się dotąd 29 społeczności i regionów. 7 czerwca miałam przyjemność bycia na forum, pierwszym forum tej misji, podczas którego ogłoszono pierwszych sygnatariuszy karty misji. Tutaj są też one wymienione, aż 22 miasta, regiony i społeczności z Polski. Szanowni Państwo, świetna wiadomość jest taka, że nabór do tej misji wciąż jest otwarty. Tutaj pozwoliłam sobie wkleić link, jak przyłączyć się do tej misji. Należy wypełnić taką ankietę. Zachęcam do tego bardzo szczerze. Im więcej polskich miast, regionów i społeczności w tej misji, tym silniejsi będziemy razem i lepiej będziemy mogli się przygotować, bardziej sobie pomagać, także wzajemnie wymieniając doświadczenia i dobre praktyki z całą Europą. A jeżeli Państwo potrzebują mojej pomocy w wypełnieniu tego zgłoszenia, to również do tego zachęcam. Pracowaliśmy z regionami i z miastami, które przygotowywały to swoje zgłoszenie.
No i druga z misji, o tej już opowiedziała Państwu przedstawicielka Wrocławia, czyli neutralne dla klimatu i inteligentne miasta. Tylko powtórkowo, dwa cele, 100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 roku i zapewnienie, aby miasta te działały jako takie centra eksperymentów i innowacji, tak aby wszyscy mogli pójść w ich ślady do 2050 roku. Tutaj oczywiście mapka całej Europy, ale z Polski to Kraków, Łódź, Rzeszów, Warszawa oraz Wrocław. Serdecznie Państwu gratuluję. Z tymi wszystkimi miastami pracujemy na bieżąco, jesteśmy w kontakcie. To są miasta, które od wielu lat interesują się ofertą Komisji Europejskiej, tym, co oferował program Horyzont 2020 i tym, co teraz proponuje Horyzont Europa. Przed Państwem oczywiście wielkie wyzwania, przygotowania do podpisania kontraktu misji, ale to dopiero tak naprawdę początek wielkiej przygody z neutralnością klimatyczną i z tym, żeby miasta były jak najbardziej inteligentne. Szanowni Państwo, świetna wiadomość dla wszystkich, dla tych, którzy już są w misjach, już przystąpili oraz dla tych, którzy o tym myślą, a także dla tych, którzy jeszcze nie do końca czują się gotowi. Konkursy Horyzontu Europa w ramach misji są otwarte absolutnie dla wszystkich i otwarte są teraz. Na te dwie misje, adaptacja do zmian klimatu i miasta neutralne dla klimatu i inteligentne, dostępnych jest w sumie na wszystkie to 630 milionów na 34 tematy. Tutaj są linki do tematów poświęconych właśnie misji adaptacja do zmian klimatu i misji neutralne dla klimatu i inteligentne miasta. Link do zaktualizowanego programu pracy, gdzie bardzo szczegółowo opisane są tematy konkursowe. Więcej informacji na temat tych konkursów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, również jest link, a jeżeli to dla Państwa wciąż za mało i chcecie podjąć jeszcze więcej działań, w tym działań związanych z efektywnością energetyczną, z budownictwem oraz z mobilnością miejską, przypominam, że wciąż mamy otwarte i wkrótce otworzymy kolejne konkursy w klastrze 5 Horyzontu Europa i ten ostatni link to właśnie link do tych konkursów. Ponieważ mam tylko 5 minut, to będę już powoli zmierzać ku końcowi. Dla formalności przypomnę, że Krajowy Punkt Kontaktowy wspiera Państwa od 20 lat już ponad w programach ramowych. Teraz koncentrujemy się na programie Horyzont Europa. Teraz jesteśmy przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju od listopada 2020 roku. Zatem silny zespół, który koncentruje się właśnie na tym, żeby Państwa wspierać w aplikowaniu do programu Horyzont Europa. Wszystkie nasze usługi, warsztaty, szkolenia, konferencje, dni informacyjne, ale także konsultacje wniosków są oczywiście bezpłatne. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ja czekam na Państwa innowacyjne pomysły na wnioski. Zapraszam na konsultacje indywidualne. Przypomnę tylko, że uwielbiamy pracować z miastami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Było to ostatnie wystąpienie w ramach naszego seminarium. O, tak. Światowe Forum Miejskie w Katowicach już od 26 czerwca, na które serdecznie raz jeszcze zapraszamy. Zapraszamy do rejestracji, zapraszamy do śledzenia obrad forum w mediach społecznościowych. Myślę, że wyjątkowe czasy, wyjątkowe wyzwania przed miastami. Nasze dzisiejsze seminarium kończy taki cykl 5 seminariów, które były poświęcone właśnie przygotowaniu do Światowego Forum Miejskiego w Katowicach. Ostatnie, 6 forum będzie już w ramach tej wielkiej imprezy. Będzie to zgromadzenie ogólne miast, Związku Miast Polskich. Na Katowice zwrócone będą oczy wielu obserwatorów, ale też myślę, no, nie użyję tutaj chyba przesadnie też całego świata, bo wyzwania przed miastami wielkie. Zachęcamy do rejestracji. Raz jeszcze link rejestracyjny, a o podsumowanie i zakończenie naszego seminarium chciałem prosić pana burmistrza Dariusza Kucharskiego oraz dyrektora biura pana Andrzeja Porawskiego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no tak jak myślałem, seminarium, konferencja bardzo ciekawe. W zasadzie każda prelekcja wnosiła coś nowego.
Szczególnie tutaj my, jako samorządowcy, no doceniamy to, co się dzieje w innych miastach i w zasadzie tyle, co pomysłów właśnie w tych prelekcjach naszych sąsiadów, kolegów, którzy dzisiaj z nami tutaj brali udział w seminarium. Na pewno będziemy korzystali z tych praktyk, jak mówię. Tutaj nie trzeba nieraz wyważać otwartych drzwi, te drzwi są otwarte i trzeba skorzystać. Ja myślę, że wszystkie samorządy są na tyle otwarte, żeby współpracować. My oczywiście, jeżeli coś fajnego u nas się dzieje, a usłyszeli Państwo dzisiaj o tym z ust pani burmistrz Doroty Pieszczuch, my jesteśmy jak najbardziej otwarci, będziemy dzielili się tymi dobrymi praktykami. Bardzo chciałem podziękować właśnie koleżankom, kolegom z Wrocławia, z Płocka, z Rawicza, wszystkim organizacjom, które się przyczyniły do stworzenia właśnie tego seminarium, tej prelekcji, Związkowi Miast Polskich oczywiście, który jest takim koordynatorem tych wszystkich działań. Ja myślę, że faktycznie spotkamy się w Katowicach za kilka tygodni i podsumujemy jakby cykl tych wszystkich działań dotyczących zrównoważonego rozwoju miast inteligentnych, bo to jest chyba przyszłość i tutaj od tego się nie uciekniemy. My jako uczestnicy tej sesji Urbaktu też tutaj rozmawialiśmy w międzyczasie z panią burmistrz, na pewno nie będziemy chcieli zakończyć tego naszego udziału i powiedzieć ok, mamy odhaczony kolejny projekt, który został zrealizowany, na pewno będziemy korzystali, na pewno będziemy już później korzystali z tych właśnie działań, wniosków, rozwiązań, które w trakcie tych dwóch lat trudnych, pandemicznych, to pewnie inaczej ten projekt by wyglądał, gdyby nie pandemia, bo byśmy się spotykali na żywo, ale myślę, że poradziliśmy sobie, uczymy się w każdej sytuacji, więc ta sytuacja też wymogła na nas jakieś inne działanie. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście Państwo z nami. Bardzo dziękuję, że Dzierżoniów został doceniony właśnie możliwością zorganizowania tej piątej konferencji. Zapraszam do Dzierżoniowa i zapraszam do współpracy. Dziękuję. Dziękujemy za gościnę, panie burmistrzu. Dziękujemy wszystkim za udział. Chcę dodać kilka słów, komentarzy do samego forum w Katowicach, a także do udziału w tych projektach, o których na końcu mówiła przedstawicielka Krajowego Punktu Kontaktowego Horyzontu Europa. Niektórzy podchodzą do tych projektów jako do takiego dodatkowego działania, które niekoniecznie wprost przekłada się na jakieś wielkie pieniądze inwestycyjne. To jest błędne podejście. Udział w tych projektach pozwala przygotowywać wszystkie następne wnioski do bardzo różnych źródeł finansowania na dużo wyższym poziomie. Zwiększamy w ten sposób swoje szanse na uzyskanie finansowania z bardzo wielu różnych źródeł, które biorą pod uwagę doświadczenia europejskie, które biorą pod uwagę standard przedstawionego wniosku, które biorą pod uwagę kontekst, które patrzą, czy dany projekt jest zintegrowany, czyli czy stanowi część większej całości, czy jest zupełnie oderwany i taki strzelony. Więc zachęcam do korzystania także z tych miękkich czy półmiękkich projektów. Cieszę się, że aż 29 polskich miast i gmin jest już w tej chwili w tej misji adaptacja do zmian klimatu. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Gwarantuję, że oni wszyscy będą mieli dużo lepszy punkt startu w kolejnych staraniach. I wreszcie, ponawiając zaproszenie do Katowic, chcę zwrócić uwagę, że nasze zgromadzenie ogólne będzie miało charakter otwarty. Będą zaproszeni do udziału wszyscy chętni, którzy zmieszczą się w audytorium Muzeum Śląskiego. I to nie będzie kolejny występ pana ministra Grzegorza Pudy, który będzie głównym referentem na tym spotkaniu. To będzie po raz pierwszy, bo on dzień wcześniej oficjalnie wespół z innymi ministrami przedstawi nową krajową politykę miejską. Natomiast na naszym zgromadzeniu ogólnym rozpoczniemy dyskusję o jej wdrażaniu. Myśmy przy jej tworzeniu byli, bo ministerstwo, różne są relacje między polskim samorządem a rządem, ale akurat z tym resortem współpracuje nam się od wielu lat dobrze. I tak samo byliśmy zaproszeni, nasi przedstawiciele związku, przedstawiciele wielu miast,
jako eksperci przy tworzeniu projektu Krajowej Polityki Miejskiej. Ona więc zawiera sporo, nie wszystkie, ale sporo naszych postulatów i propozycji. A w Katowicach rozpoczniemy dyskusję z udziałem pana ministra Grzegorza Pudy, ale także innych ministrów sektorowych, którzy odgrywają zasadnicze znaczenie w realizacji poszczególnych sektorów jakby Krajowej Polityki Miejskiej, transport, mobilność miejska, klimat, środowisko, finanse oczywiście. Więc wspólnie z ministrem Pudą i innymi ministrami lub ich przedstawicielami zaczniemy już bardzo praktyczną dyskusję o tym, czego oczekujemy od centrum, w jaki sposób sami chcemy się włączyć jako miasta w realizację Krajowej Polityki Miejskiej. Dziękując Dzierżoniowowi, zapraszam do Katowic. Do zobaczenia i do usłyszenia. Szanowni Państwo, raz jeszcze dziękując za udział, za uczestnictwo. Zachęcamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, która tradycyjnie pojawia się na koniec naszych seminariów. Raz jeszcze dziękujemy, Aldo, bardzo Ci dziękuję za współprowadzenie. Dziękuję Panie Burmistrzu za zaproszenie.